Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado. Otwieram 41. sesję Rady Miasta Malborka. Informuję, iż sesja została zwołana zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym. Szanowni radni, mam przyjemność powitać szanowną radą, wszystkich radnych z osobna. Szanowni radni, witam serdecznie także burmistrzów miasta Malborka na czele z panem burmistrzem Markiem Harzewskim. Witam serdecznie zastępców burmistrza, pana Józefa Barnasia oraz pana Jana Tadeusza Wilka. Witam serdecznie wszystkich naczelników wydziałów Urzędu Miasta Malborka, wszystkich pracowników samorządowych Urzędu Miasta. Witam serdecznie przedstawicieli spółek miejskich, prezesów. Witam serdecznie dyrektorów podległych miastu jednostek. Witam serdecznie przedstawicieli mediów oraz szczególnie witam naszych mieszkańców miasta Malborka. Szanowni Państwo, informuję oczywiście, że sesja z uwagi na rozprzestrzeniającą się chorobę COVID-19 została zwołana w trybie zdalnym. Dzisiaj obradujemy za pośrednictwem internetu i przy pomocy urządzeń do porozumiewania się na odległość. Szanowni radni, informuję, że nasza sesja jest nagrywana i transmitowana w internecie na żywo na kanale YouTube. Dlatego proszę Państwa o nieposługiwanie się danymi osobowymi osób trzecich, ponieważ jest to zagrożone sankcjami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Szanowni radni, pozwolę sobie przejść do listy obecności, do sprawdzenia listy obecności, ale zanim do tego dojdę, to przypomnę, że oczywiście jest to pierwsza sesja w nowym roku, dlatego też serdecznie Państwu życzę wszystkiego najlepszego w tym roku 2022. Przechodzimy do listy obecności. Oczywiście wyczytam każdego radnego z imienia i nazwiska w kolejności alfabetycznej. Cymański Maciej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dziwosz Paweł. Jestem. Dziwosz Wiesław. Jestem. Dzień dobry. Choderny Adam. Dzień dobry. Jestem. Dzień dobry. Iglińska Joanna. Dzień dobry. Jestem obecna. Dzień dobry. Ilasz Adam. Dzień dobry. Jestem obecny. Dzień dobry. Pieńska Krystyna. Dzień dobry. Jestem. Dzień dobry. Klepacka Wioleta. Dzień dobry. Witam wszystkich. Obecna. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Klonowski Tomasz. Dzień dobry Państwu obecny i również pozdrawiam w nowym roku wszystkich. Dziękujemy, witam serdecznie. Kowalczyk Dariusz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kowalski Zbigniew. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry, witamy. Król Robert. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Leszczyńska Jolanta. Dzień dobry, obecna. Dzień dobry, witamy serdecznie. Markowski Jacek. Dzień dobry, jestem obecny, pozdrawiam wszystkich w nowym roku. Dzień dobry, witam serdecznie. Mroczkowski Arkadiusz. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry, dziękuję. Orzęcki Edward. Witam, jestem. Dzień dobry, witam serdecznie. Ostrowska Halina. Dzień dobry i pozdrawiam wszystkich. Dzień dobry, dziękujemy, witam serdecznie. Piątkowska Bożena. Jestem obecna, pozdrawiam i też dołączam się do życzeń pana przewodniczącego. W nowym roku. Dziękujemy bardzo, witam serdecznie. Pietkiewicz Kazimierz. Jestem, witam wszystkich. Witamy serdecznie. Dariusz Rowiński. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry. Woźny Tadeusz. Dzień dobry, jestem obecny. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, po odczytaniu listy obecności stwierdzam, że na stan Rady 21 obecnych jest 21 radnych. Zatem jesteśmy zdolni do podejmowania uchwał. Sesja jest prawomocna. Możemy przejść zatem, szanowni radni, do punktu drugiego, to jest przyjęcie porządku obrad. Szanowni radni, czy są pytania, uwagi do porządku obrad przedstawionego Państwu w materiałach? Widzę, zgłosiła się radna Wioleta Klepacka. Proszę bardzo, oddaję głos. Proszę o włączenie mikrofonu, szanowna radna. Przepraszam, panie przewodniczący, ponieważ wczoraj dopiero po komisji otrzymałam informację o propozycjach zmiany do projektu uchwały w sprawie zasadności skargi na działalność dyrektora MOPS-u.
To jak to się, zapoznałam się z tym, uważam, że ta propozycja jak najbardziej powinna się znaleźć w naszym projekcie, w naszym porządku, ale ona nie jest w ogóle spójna z uzasadnieniem tego projektu, który cały czas idzie w kierunku zasadności skargi. I nawet gdybyśmy tutaj wolą Rady wyrazili zgodę na wprowadzenie zmiany do tego projektu, to te uzasadnienie nie będzie miało się nijak do wniosku, jaki jest w pierwszej części projektu uchwały. Dlatego moja propozycja jest taka, żeby jednogłośnie, jednoznacznie rozstrzygnąć tą dość wątpliwą i kontrowersyjną kwestię i znieść z porządku obrad ten projekt uchwały i na następną sesję przygotować właściwy projekt uchwały z uzasadnieniem tutaj grupy radnych, że skarga jest niezasadna i wtedy, skoro nie jesteśmy związani terminem, kiedy mamy podjąć tą uchwałę, proponuję, żeby na najbliższej sesji wtedy ewentualnie przedstawić dwa projekty uchwały, czy skarga jest zasadna, druga niezasadna i wtedy będzie jasno i przejrzyście i radni się wprost określą. Takie jest moje zdanie. Dlatego proponuję zdjęcie z porządku obrad tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, padł wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad punktu 5M. To jest projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora MOPS w Malborku. Prawda? Dobrze zrozumiałem? Tak. Szanowni radni, czy są jakieś uwagi do tego wniosku? Ja bym chciał zabrać głos, panie przewodniczący. Wpłynęła propozycja grupy radnych o zmianę projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Ono jest bardzo ciekawe. Myślę, że jeśli dzisiaj dopuścimy ten projekt uchwały grupy radnych, którzy się pod tym podpisali, to może się bardzo dużo wyjaśnić, bo ja się zapoznałem z tym bardzo dobrze. Jeśli pan dyrektor MOPS-u potwierdzi, że to z tym uzasadnieniem się zgadza, to ja bardzo chętnie dzisiaj przedstawię Państwu konkretne fakty i rzeczy i nie odkładajmy tego, bo to jest według mnie przeciąganie niepotrzebne, podgrzewanie atmosfery. Ja chciałbym dzisiaj usłyszeć od Pana Dyrektora, czy zapoznał się z tym uzasadnieniem i czy się zgadza z uzasadnieniem i chętnie do tego dzisiaj bym się chciał odnieść. Dziękuję bardzo. Oddaję głos radnemu Adamowi Larzowi. Dziękuję. Po pierwsze, nie jest prawdą, że nie wiążą nas terminy, bo terminy nas wiążą i my jesteśmy już po terminie, bo jest 3 miesiące na to, żeby rozstrzygnąć skargę. W związku z czym ja jak najbardziej przychylam się do głosu radnego Markowskiego, żeby tego punktu nie zdejmować i żeby to rozstrzygnąć albo w jedną, albo w drugą stronę, o czym już mówię od kilku razy, bo to już czwarty raz ta sprawa wraca, więc myślę, że powinniśmy nad tą sprawą w końcu ją zakończyć albo w jedną, albo w drugą stronę. Nie odkładać i nie odrzucać wszystkiego po kolei. Procedujmy dalej. Dziękuję bardzo. Radny Adam Choderny, proszę bardzo. Proszę włączyć mikrofon, szanowny radny. No jestem za tym, co powiedział radny Markowski, ale tutaj nie widzę, trzeba wnieść tą uchwałę pod obrady, tą grupy radnych. Czy to jest tutaj uwzględnione? Pytanie takie, czy ta uchwała grupy radnych jest w tym programie uwzględniona, bo ja tu nie widzę. Już mówię, szanowny radny, to nie był projekt uchwały. Na ręce przewodniczącego wpłynął wniosek grupy radnych formalny o zmianę treści uchwały. Również tam oczywiście został dołączony, w załączeniu znajdował się projekt uchwały, ale wnioskodawcy nie wnosili o uzupełnienie porządku obrad najbliższej sesji o nowy projekt uchwały, tylko o zmianę treści zaproponowanej uchwały. Wpłynął również dzisiaj rano do mnie wniosek, radni otrzymają go także na piśmie, o to, aby zmienić także uzasadnienie, czyli to będą
tak naprawdę jeden wniosek, który zawiera w sobie dwie zmiany. Zmianę paragrafu pierwszego tejże uchwały oraz uzasadnienia. I szanowni radni otrzymają ten wniosek drogą mailową, ale dopiero będzie mógł być wprowadzony w momencie, kiedy cała Rada opowie się za wprowadzeniem tej zmiany, czyli w punkcie, o którym będziemy dyskutować, będziemy procedować ten projekt uchwały, dopiero wtedy będzie mógł wnioskodawca przedstawić ten wniosek i szanowni radni zdecydują, czy znajdzie się on w projekcie uchwały, tak? Czy zostanie przyjęty przez Radę. Ale to nie jest projekt uchwały. Odpowiadam wprost. Dziękuję za wyjaśnienie. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby, szanowni radni, zabrać głos? Panie przewodniczący, proszę o głos. Oczywiście. Ja myślę, że powinniśmy poddać pod głosowanie wniosek pani radnej Wiolety Klepackiej i jednoznacznie, bo jest to wniosek jak najbardziej daleko idący i wtedy określimy, czy procedujemy dzisiaj dalej ten projekt uchwały, czy zdejmujemy go z porządku obrad dzisiejszej sesji. Dobrze, dobrze. W takim razie, szanowni radni. Panie przewodniczący, ja jeszcze jedno zdanie tak, tylko do pani radnej Klepackiej. Z prośbą taką, żeby wycofała ten wniosek i żebyśmy po prostu już nie procedowali tego dalej, tylko zakończyli to dzisiaj. Grupa radnych ma przygotowane poprawki z uzasadnieniem i nie odkładajmy tego. Także pani Wioleto, jeśli można by było prosić o wycofanie, to by było bardzo fajne. Jeśli nie, no to oczywiście no musimy to głosować. Proszę bardzo. Jeśli mogę, panie przewodniczący. A, proszę bardzo. No COVID swoje robi, ja przepraszam, ale chyba mgła mózgowa mi też swoje robi. Ja w tej chwili jestem na izolacji, najmocniej przepraszam. Szanowni państwo radni, przeglądam teraz informację wczoraj po komisji, jaką dostałam i nie ukrywam, że w pierwszej wersji, dokładnie próbuję to sprawdzić, dostałam tylko i z taką informacją też zwracam się do grupy radnych, którzy wnioskowali. Ja miałam tylko pierwszą stronę, dopiero teraz widzę, że jest jeszcze uzasadnienie, o którym mówiłam, że brak jest tego uzasadnienia. Więc jeśli dobrze zrozumiałam, mamy w tej chwili dwa projekty uchwały, jeden w kierunku zasadnej skargi, drugi niezasadnej. I ten wniosek radnych, z którym się zwracają do nas, nie widzę w porządku obrad, więc mój wniosek byłby tylko taki, żeby wprowadzić do porządku obrad ten drugi projekt uchwały. Już mówię, szanowna radna, oczywiście tego wniosku o wprowadzenie do projektu, do porządku obrad nie mogę przyjąć i spełnić z uwagi na to, że nie wpłynął taki wniosek. Wpłynął wniosek o zmianę treści uchwały, która jest w porządku obrad i on jest daleko idący, ten wniosek, ponieważ zmienia całą treść paragrafu pierwszego, czyli wnioskuje wnioskodawca tam o to, aby uznać skargę za bezzasadną, ale też wnosi o zmianę całego uzasadnienia, czyli jest przedstawiona nowa treść uzasadnienia, więc to jest daleko idący wniosek. Szanowni radni powinni go w załączniku otrzymać wczoraj ode mnie na mailu. Na prośbę wnioskodawców przekazałem go państwu, więc to nie jest nowy projekt uchwały, nie mogę wprowadzić go do porządku obrad, ponieważ po prostu nie jest to wniosek o nowy projekt uchwały. Druga sprawa jest taka, gdyby znalazły się dwa te projekty uchwały w porządku obrad, to jest pewne niebezpieczeństwo, że dwie uchwały by przeszły, czyli zostałyby przez Radę podjęte dwa projekty uchwały i wtedy mielibyśmy dopiero sytuację precedensową, no tak naprawdę bez precedensu, czyli dwie uchwały sprzeczne ze sobą, więc musimy zdecydować się, szanowni radni, na jeden projekt uchwały i dlatego jest w porządku obrad przedstawiony ten projekt uchwały przez komisję. Wnioskodawcy wnoszą o zmianę treści tej uchwały dość, na zasadzie nie dość, tylko bardzo mocno ingerując w jego treść i zmieniając jego uzasadnienie. Więc myślę, że jeżeli otrzymuje pani wniosek, to oczywiście poddam go pod głosowanie, chyba że pani wycofuje i wtedy Rada Miasta Malborka będzie głosowała nad zmianą treści tego uchwały, czyli nad wnioskiem tej grupy radnych, tak? I zdecyduje, czy zmienia treść uchwały. Jeżeli się okaże, że zmieni treść uchwały, czyli Rada Miasta przychyli się do wniosku, w tej sytuacji będziemy głosować nad
projektem uchwały nowej treści, tak? W nowym brzmieniu, zupełnie nowym brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawców. Jeśli nie, będziemy procedowali ten projekt pierwotny, który przedstawiła komisja. I to już jest kolejny raz, który w tym temacie głosowanie się odbywa, tak? Więc moje pytanie brzmi, czy szanowna radna wycofuje wniosek, czy podtrzymuje, tak żebym wiedział, czy możemy dalej przejść do realizacji porządku. Dobrze, w takim razie wycofuję, ale tutaj z taką dygresją, że to nie po raz pierwszy i ostatni, kiedy na ostatnią chwilę tuż przed sesją dostajemy jakieś zmiany, poprawki i później dzieje się, jak się dzieje. I nie do końca jestem pewna, czy uchwała, którą dzisiaj będziemy procedować, będzie właściwie podjęta. Dziękuję. Dziękuję bardzo, szanowna radna. Wycofuję wniosek. Panie przewodniczący, nie mogę łapki znaleźć u siebie znowu, ale jeśli mogę. Proszę krótko. Bardzo, oczywiście. Szanowni radni, koleżanki i koledzy, gdyby to była sesja prowadzona na sali, nie byłoby przekazania wcześniej materiału w zakresie treści uchwały, jak i uzasadnienia, bo zdajemy sobie sprawę, że na sesji zgłasza się wniosek formalny o wprowadzenie zmiany. Wtedy robi się ewentualnie przerwę, by dostarczyć poprawioną uchwałę. Jeśli w tej chwili intencją tej grupy, co podpisała, było to, że tak jak mówi pan przewodniczący, wprowadzimy, tej uchwały formalnie jeszcze nie ma w ogóle, to co otrzymaliście. Dopiero zgłaszamy formalnie, kiedy dojdziemy do punktu o wprowadzenie zmiany i jeśli będzie przegłosowana, że wprowadzona jest ta zmiana, dopiero wtedy to, co dostaliście państwo, będzie jako coś obowiązującego. W tej chwili proszę nie traktować tego jeszcze nawet jako projektu uchwały, bo dopiero będzie głosowanie, czy wniosek formalny przejdzie, czy też nie przejdzie. W tym momencie nie mówimy o dwóch odrębnych uchwałach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, radna Wioleta Klepacka wycofała swój wniosek formalny. Zatem zadaję pytanie, czy radni mają jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad, wnioski? Nie widzę, zatem przejdźmy do głosowania. Jak nie? Ma pani Bożena uwagę? Tak. Proszę bardzo. Tak. Nie widzę zgłoszonej łapki, więc dziękuję. Nie łapki, tylko tutaj dłoni. Okej, dobrze. Ja chciałam tylko tyle powiedzieć. Jeżeli była to inicjatywa grupy radnych, to radni, ci z tej grupy, powinni usiąść i napisać całą treść łącznie z uzasadnieniem. Jeżeli są braki, nie przygotowali się dzisiaj po prostu do sesji, bo gdyby to był kompletny projekt uchwały grupy radnych, to się zgadzam, ale po prostu dzisiaj to jest manipulacja, nic więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, zgłosił się radny Pietkiewicz. Proszę bardzo. Tak, znalazłem tę łapkę. Przepraszam bardzo. Przedostaliście państwo uzasadnienie poprawione. Kompletny materiał dostaliście. To nie jest, że przygotowała jedna osoba projekt i te uzasadnienie. Tak jak mówi pani radna, było spotkanie, wszyscy zapoznali się z treścią, naniesiono jeszcze uwagi i stąd dostaliście państwo projekt uchwały wraz z nowym uzasadnieniem. Ale powtarzam, do momentu, kiedy nie trafi materiał na głosowanie przy tej uchwale, że będzie wniosek formalny, ten materiał oficjalnie nie jest prowadzony do sesji. Dopiero po głosowaniu i jeśli przejdzie wniosek formalny, on będzie stanowił materiał na sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Potwierdzam oczywiście. Widzę jeszcze żółtą dłoń w górze radnej Wiolety Klepackiej, ale pewnie to jest kwestia nieodhaczenia, tak? Jeśli dobrze interpretuję. Z pewnością. Szanowni radni,
Zatem jeszcze raz zadaję pytanie, czy są jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Zgłosiła się radna Bożena Piątkowska. Proszę bardzo. Mikrofon wyciszony jest, szanowna radna. Przepraszam bardzo. Moje zdanie jest takie, nie wiem, czy słuszne, czy nie, ale mam prawo przedstawić to, co ja myślę. Uważam, że tak jak mówił przewodniczący Adam Ilarz, my mamy termin jako Komisja Skargi Wniosków. To, co w tej chwili się dzieje, to już jest ostateczność, przekraczamy termin odpowiedzi. I ja uważam, że przenoszenie na kolejną sesję jest bez sensu. A grupa radnych powinna mieć komplet dokumentów na dzisiaj. Nie wiem nic o poprawkach. Nikt mnie o tym nie informował. Dziękuję bardzo. Szanowna radna, już oczywiście wniosek został wycofany, więc radna Wioleta Klepacka wycofała wniosek, zatem będziemy ten punkt procedować w punkcie 5M. Dziękuję pani przewodnicząca. Oczywiście, proszę bardzo, jeżeli chodzi o wniosek, to państwo otrzymali go wczoraj na mailu. Starałem się najszybciej, jak tylko potrafiłem, go rozesłać państwu. Za chwileczkę otrzymacie również na mailu także wniosek, który wpłynął dzisiaj do przewodniczącego, dotyczący uzupełnienia tego wniosku, więc wniosek będzie trochę różnił się w treści. Pewnie pan wnioskodawca, przedstawiciel wnioskodawców przedstawi go państwu w punkcie 5M. I wtedy Rada zadecyduje, czy ten wniosek jest zasadny i czy go przyjmie. Szanowni radni, ja teraz zamykam dyskusję nad tym punktem, ponieważ radna wycofała wniosek. Zatem przechodzimy do całego porządku obrad. Czy szanowni radni mają jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przyjmijmy zaproponowany porządek obrad. Cymański Maciej? Za. Dziękuję. Dziwosz Paweł za. Dziwosz Wiesław? Za. Dziękuję. Choderny Adam? Jestem za. Iglińska Joanna? Głosuję za. Radny Adam Ilarz? Głosuję za. Keńska Krystyna? Jestem za. Klepacka Wioleta? Wstrzymuję się. Klonowski Tomasz? Jestem za. Kowalczyk Dariusz? Głosuję za. Kowalski Zbigniew? Głosuję za. Król Robert? Jestem za. Leszczyńska Jolanta? Głosuję za. Markowski Jacek? Jestem za. Mroczkowski Arkadiusz? Jestem za. Orzęcki Edward? Za. Ostrowska Halina? Jestem za. Piątkowska Bożena? Głosuję za. Pietkiewicz Kazimierz? Głosuję za. Rowiński Dariusz? Jestem za. I Woźny Tadeusz. Jestem za. Dziękuję Wysokiej Radzie. Informuję, że porządek obrad został przyjęty, zatem możemy przejść do jego realizacji. Przechodzimy do punktu trzeciego. To jest sprawozdanie z międzysesyjnej pracy burmistrza. Oczywiście radni otrzymali materiał na piśmie. Czy są pytania i uwagi lub komentarze do sprawozdania z międzysesyjnej pracy burmistrza? Proszę bardzo. Nie widzę i nie słyszę, aby ktoś się zgłaszał z szanownych radnych. To znaczy zapomniałem łapkę podnieść, jakby można było. Dobrze, proszę bardzo. Więc radny Edward Orzęcki, następnie radny Dariusz Rowiński. Ja mam taką sprawę do pana, by się zapytanie w sprawie wizyty w Szczecinku. Jakie tam efekty były, czy jakie to są, jakie tam ciekawostki, czy to coś tam dla nas robił, chodzi tu o te likwidacje biletów autobusowych. Jeżeli można tak trochę szerzej na ten temat powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę radny Dariusz Rowiński. Myślę, że później burmistrz odpowie. Ja mam pytanie do pana burmistrza w kwestii takiej medialnej rzeczy, która się działa w mediach. Chodzi mi o powołanie dyrektora Muzeum Miasta Malborka. Chciałbym usłyszeć komentarz pana burmistrza do tej całej sytuacji, która była gdzieś tam opisywana. I drugie pytanie w tym, jaki jest pomysł na dalsze funkcjonowanie i obsadzenie stanowiska, które dzisiaj jest oddane do dyrektora MCKE. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Widzę, zgłosił się również radny Adam Choderny. Proszę bardzo. Ja, dzień dobry, ja mam pytanie do burmistrza. Na jakim etapie jest realizacja SIM-u? No ogólnie tak mówiąc, władze, gdzie są umiejscowione, czy coś w tej kwestii, jaki jest stan tego? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Panie burmistrzu, widziałem, że jest pan z nami dzisiaj, więc oddaję panu głos. Proszę bardzo. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam. Mam nadzieję, że jestem słyszalny. Słyszymy pana. Odpowiadając, może tak będę po kolei, jak jest stworzony ten sprawozdanie. Więc pierwsze to jest kwestia związana z dyrektorem Muzeum Miasta Malborka. Rzeczywiście był ogłoszony konkurs. W wyniku tego konkursu komisja zaproponowała wybór Bogdana Gałązki. Ja ten wybór zatwierdziłem. Rozpoczęła się procedura przejęcia Muzeum Miasta Malborka, ale na początku stycznia nowo wybrany dyrektor złożył rezygnację. To pismo o rezygnacji nie podawało uzasadnienia dotyczącego tej rezygnacji, więc my to pismo przyjęliśmy. Oczywiście musieliśmy zapewnić funkcjonowanie muzeum, dlatego decyzją burmistrza został powołany pan Krzysztof Andruszkiewicz jako osoba pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Miasta Malborka. I w tej chwili to muzeum działa, zresztą już wkrótce będzie kolejna wystawa otwierana zewnętrzna w Muzeum Miasta. Natomiast my w tej chwili będziemy analizować i podejmiemy decyzję co do tego, w jakiej formie będzie dalej to muzeum funkcjonowało. Oczywiście państwa radnych poinformujemy. Mamy jeszcze odrobinę czasu, dlatego że taka funkcja pełniącego obowiązki jest nawet do całego roku. My oczywiście nie zamierzamy, żeby cały rok była osoba pełniąca obowiązki, więc podejmiemy decyzję, poinformujemy o niej państwa radnych, w jakiej formie dalej Muzeum Miasta Malborka będzie funkcjonować. Jeśli chodzi o SIM, czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, rzeczywiście spółka została powołana, odbywają się posiedzenia Rady Nadzorczej. 15 lutego przewidziane jest zgromadzenie wspólników. W tej chwili nasze działania dotyczą przekazania gruntu, który jest w zasobie KOWR-u i poprzez KZN musi być przekazany do spółki, więc teraz rozmawiamy tutaj zarówno z KZN-em, jak i z KOWR-em o tym, w jaki sposób te działki trafią, te działki, mówię o działkach w Malborku, trafią do spółki SIM. I w tej chwili na tym etapie jest realizacja. Jeżeli już trafią do spółki, wtedy będzie można rozpocząć proces projektowania już konkretnych działań inwestycyjnych. Spotykamy się tutaj zarówno z, tak jak mówiłem, Radą Nadzorczą, ale również odwiedza nas tu prezes spółki, który informuje, na jakim etapie w tej chwili są te prace. Pytanie dotyczące wizyty w Szczecinku. To rzeczywiście delegacja złożona z dwóch panów wiceburmistrzów, z pani prezes MZK i z przewodniczącego Rady Nadzorczej tej spółki odwiedziła Szczecinek po to, żeby zobaczyć na żywo, jak funkcjonuje komunikacja miejska bezpłatna w Szczecinku, jakie są plusy tej formy działania i jakie niestety minusy. My to w tej chwili będziemy analizować. Po analizie będziemy podejmować decyzję, czy o taką bezpłatną komunikację, o wprowadzenie jej do Rady Miasta wystąpimy. Oczywiście to jeszcze chwilę potrwa, bo jak państwo wiedzą, wprowadzenie takiej formy funkcjonowania komunikacji miejskiej wiąże się oczywiście z zapewnieniem środków finansowych na jej funkcjonowanie, więc tutaj
sama idea jest jedną rzeczą, natomiast w tej chwili analizujemy kwestie finansowe i jeżeli te finanse nam pozwolą na takie działanie, będziemy się tutaj do Rady Miasta zwracać z wnioskiem o wprowadzenie takiej formy komunikacji miejskiej albo. Jeśli chodzi o to, co w Szczecinku tutaj koledzy i pani prezes się dowiedzieli, no to władze Szczecinka mówią, że to była dobra decyzja i na pewno nigdy już nie myślą o wycofaniu się z tej decyzji, więc akurat tą formę działania komunikacji miejskiej uważają za bardzo dobrą dla mieszkańców. Natomiast tak jak powiedziałem, musimy przeprowadzić też analizę finansową i wtedy będziemy do Rady Miasta z ewentualnym wnioskiem o wprowadzenie takiej komunikacji się zgłaszać. Myślę, że to wszystko. Jeżeli są jeszcze jakieś dopytania, to proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Czy radni mają jeszcze jakieś pytania do międzysesyjnej pracy burmistrza? Nie słyszymy, panie przewodniczący. Nie słychać mnie? Teraz tak. Dobrze, zatem szanowni radni, czy dziękuję panie burmistrzu oczywiście za udzielenie odpowiedzi. Szanowni radni, czy macie jeszcze jakieś pytania do burmistrza w sprawie międzysesyjnej pracy burmistrza? Nie widzę. W związku z tym przejdźmy do pytania, do punktu czwartego, to jest zapytania i interpelacje radnych. Szanowni radni, kto z pań i panów radnych ma interpelację, proszę o zgłaszanie się. Widzę, zgłosiła się radna Bożena Piątkowska jako pierwsza, oddaję głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ileś lat temu w samorządzie naszym podczas sesji przyjęliśmy bardzo cenną uchwałę dotyczącą hejnału miasta Malborka. Ja byłam inicjatorką tego hejnału. Byłam dumna, że hejnał funkcjonuje i działa. W tej chwili hejnał miasta Malborka słyszę tylko w Radio Malbor. Proszę mi powiedzieć, jakie są przyczyny, że hejnał w tej chwili nie działa, ewentualnie jakie są możliwości, aby przywrócić mieszkańcom ten hejnał miasta Malborka. I czy panowie burmistrzowie rozważają taką możliwość, aby tą sprawę załatwić pozytywnie. To jest też promocja naszego miasta. To był ciekawy pomysł i w tej chwili brakuje mieszkańcom, szczególnie na Starym Mieście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, szanowna radna. Oddaję głos radnemu Tomaszowi Klonowskiemu. Dobry, szanowni państwo, kwestia parkingu, w zasadzie raz parkingu dla mieszkańców, raz parkingu powszechnie dostępnego, mówię o miejscu pomiędzy Galerią Dekada a blokami przy ulicy Kościuszki. Ja temat wstępnie, już tutaj rozmawiałem na ten temat z burmistrzem Barnasiem, więc oczywiście szczegółowo sformułuję to na piśmie, natomiast chodzi właśnie o to miejsce i o kwestie zgłaszane przez mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Adam Ilasz, oddaję głos. Dziękuję. Ja mam jedno pytanie. Tutaj mieszkańcy zgłosili się do mnie z mianowicie może nie tyle problemem, co z wyjaśnieniem sytuacji, czy w jednostkach organizacyjnych miasta Malborka we wszystkich jest kadencyjność. W związku z tym ja bym wystąpił z takim pytaniem. Proszę o podanie zasad powoływania kierowników jednostek organizacyjnych, czyli czy dyrektorów szkół, czy dyrektora MOPS-u, czy prezesów spółek miejskich. Jakie są zasady powoływania takich osób i czy występuje kadencyjność we wszystkich tych jednostkach organizacyjnych? I proszę tutaj o podanie konkretnych przepisów prawnych dotyczących tych kwestii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy szanowni radni mają jeszcze jakieś interpelacje? Jeszcze ja poproszę o głos Zbigniew Kowalski. Oczywiście, szanowny radny, oddaję głos.
Panie burmistrzu, ja mam dwa zapytania. Jedno się zrodziło mi przed chwilą i ono dotyczy Muzeum Miasta Malborka. Czy niezasadne byłoby rozważenie, żeby stworzyć tam Izbę Pamięci? Były takie propozycje wcześniej, między innymi chyba, o ile się nie mylę, radna Piątkowska też podsuwała taki pomysł, żeby stworzyć Izbę Pamięci. Trzeba by rozważyć, czy możemy, bo właściwie muzeum to byliśmy tylko z nazwy. Żadna wystawa nie doszła do skutku, bo wiązało się to też z ogromnymi nakładami finansowymi, na które nie wiem, czy nas stać jako miasto w tej chwili. To jest jedno zapytanie. Drugie zapytanie, panie burmistrzu, powstający plac zabaw tutaj przy niedaleko parku i widzę, on powstaje, ale nie do końca ja wiem, czy on, jak on będzie, jak duży teren zajmował. A z drugiej strony jest taka usypywana bliżej Parku Linowego taka hałda, górka. I tu moje pytanie, czy nie warto by też, bo to myślę, że nakłady kosztu nie będą duże, pomyśleć, żeby nie stworzyć tam też takiej górki, na której zimą będą dzieci bezpiecznie mogły zjeżdżać, bo widzę, dzieciaki szukają różnych miejsc, niekoniecznie bezpiecznych, a to zjeżdżają z nasypu przy wiadukcie, a to koło zamku gdzieś zaraz do Nogatu. Czy nie warto by było to rozważyć i stworzyć takie miejsce, gdzie właśnie te zabawy zimowe mogłyby bezpiecznie być organizowane? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, zgłosił się radny. Nie widzę nazwiska i poproszę o włączenie kamerki, tak żebym widział, kto się zgłasza. A to radna Jolanta Leszczyńska. Proszę bardzo, szanowna radna. Tak, ja muszę rzeczywiście wpisać swoje nazwisko. Drodzy Państwo, panie przewodniczący, właściwie pytanie oczywiście kieruję do pana burmistrza. Chodzi mi o zasiłki osłonowe. To jest rzecz, która rzeczywiście dopiero zaczyna działać. Oczywiście to są te zasiłki osłonowe dotyczące zniżek za prąd, energię, gaz. Chodzi mi o to, że w tej chwili realizację tego przejął MOPS w Malborku i mam takie pytanie, że w związku z tym, że oczywiście te ankiety nie są takie proste, a MOPS ma ogromną ilość właściwie petentów, którzy zgłaszają się po różne zasiłki, czy w tej sytuacji miasto nie mogłoby otworzyć takiego punktu w Urzędzie Miasta, gdzie osoba wykwalifikowana mogłaby informować mieszkańców, w jaki sposób wypełniać te formularze i czy nie to nie usprawniłoby to działania w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, czy macie jeszcze jakieś interpelacje? Nie widzę, w związku z tym ja pozwolę sobie złożyć trzy interpelacje. One może nie są jakoś bardzo znaczące, ale jednak mieszkańcy proszą mnie o to, abym je do burmistrza zgłosił. Oczywiście ja popieram te pomysły. Zgłosili się do mnie, panie burmistrzu, mieszkańcy, którzy morsują i pokazując przykład Sztumu czy Dzierzgonia, miejscowości takich, gdzie morsowanie jest popularne, oczywiście w Malborku też, ale mamy piękną rzekę, i proszą o to, aby jakieś wyznaczyć miejsce, taką infrastrukturę dołożyć, gdzie mogliby na spokojnie sobie morsować osoby w tym sezonie zimowym. Oczywiście nie będę zgłaszał tu szczegółów, jestem otwarty, żeby o tym porozmawiać poza sesją, więc ale zgłaszam formalnie o taką interpelację, gdzie o stworzenie miejsca dla morsów. Panie burmistrzu, chciałbym też wrócić. Nie pamiętam, czy to w tej, czy w poprzedniej kadencji wnosiłem i prosiłem, to było poparte dużą ilością pozytywnych głosów mieszkańców. Mówię tutaj o podświetleniu mostu na Nogacie. Zdaję sobie sprawę, że jest to kwestia, która leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale oczywiście miasto ma tu też dużo do powiedzenia i myślę, że może przekonać Generalną Dyrekcję, aby takie mosty podświetlić. Myślę, że byłoby to świetnym uzupełnieniem bulwarów, które oczywiście teraz też w piękny sposób są podświetlone i myślę, że taki most na Nogacie podświetlony różnymi kolorami byłby na pewno ożywieniem tego miejsca i takim dobrym uzupełnieniem
remontów bulwarów. Też jeszcze prośba jedna, żeby rozważyć, czy nie iść wzorem innych miast, propagując kulturę i czytelnictwo, czy nie wprowadzić w Malborku jednego książkomatu tutaj przy Urzędzie Miasta Malborka, czyli automatu, w którym mieszkańcy poza godzinami funkcjonowania biblioteki będą mogli w każdym momencie odebrać sobie książkę przygotowaną przez bibliotekę publiczną. Takie książkomaty już powstają w wielu miastach, cieszą się popularnością. Myślę, że jako samorząd też powinniśmy propagować czytelnictwo, więc wydaje się, że ten wniosek jest zasadny. Z mojej strony to wszystko. Czy radni mają jeszcze jakieś interpelacje do burmistrza, zapytania? Nie widzę, zatem możemy przejść do punktu 5. To jest podjęcie uchwał. Szanowni radni, pierwszy projekt uchwały to jest punkt 5a, projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok. Pierwsza zmiana. Radni otrzymali ten projekt uchwały, zajmowały się projektem cztery komisje, zatem poproszę przewodniczących o opinię komisji. Jako pierwszą poproszę przewodniczącą Leszczyńską o opinię Komisji Spraw Społecznych. Już jestem, moment. Już jestem. Szanowni Państwo, komisja nasza zaopiniowała projekt tej uchwały pozytywnie, aczkolwiek składamy tutaj pewną uwagę. Otóż zgodnie z porozumieniem z dnia 3 stycznia między Gminą Wiejską Malbork zostaje zwiększony budżet wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 19 500. I komisja nasza zauważa, że no jest to kwota, która od wielu lat powtarza się, a jednak nie jest ona realna do bieżących wydatków, a zatem wnosimy taką uwagę, aby rzeczywiście dojść do porozumienia, być może w przyszłości, być może jeszcze w tym roku, aby ta kwota została urealniona, a zatem zwiększona, ale w całości projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Poproszę o przewodniczącą Joannę Glińską o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Zanim przejdę do opinii komisji, chciałabym serdecznie podziękować włodarzom miasta za 200 tysięcy złotych, które zostały przyznane na realizację inwestycji, jaką jest budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym. Jak Państwo wiecie, roboty są już w trakcie realizacji i jak pogoda pozwoli, to inwestycja ta zostanie zrealizowana jeszcze przed końcem drugiego kwartału tego roku. Bardzo serdecznie za to dziękuję i chciałam jednoznacznie powiedzieć, że opinia komisji w sprawie projektu budżetu jest jednogłośnie pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, poproszę o opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przewodniczącego Zbigniewa Kowalskiego. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Finansów i Rozwoju Miasta przewodniczącego Arkadiusza Mroczkowskiego. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, oczywiście jest z nami dzisiaj pani skarbnik i pan burmistrz. Jeżeli państwo radni mają jakiekolwiek pytania do projektu uchwały, to z pewnością czy pani skarbnik, czy pan burmistrz z pewnością na te pytania odpowie. Dlatego też otwieram dyskusję. Czy szanowni radni mają pytania, uwagi, wnioski do projektu uchwały? Nie widzę. Zatem możemy przejść do procedury głosowania. Szanowni radni, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok? Pierwsza zmiana. Cymański Maciej. Za. Dziękuję. Dziwosz Paweł za. Dziwosz Wiesław. Jestem za. Dziękuję. Choderny Adam. Jestem za. Dziękuję. Joanna Iglińska. Głosuję za. Dziękuję. Radny Adam Ilasz. Wstrzymuję się. Dziękuję. Krystyna Keńska. Jestem za. Dziękuję. Wioleta Klepacka. Ronowski Tomasz. Jestem za. Kowalczyk Dariusz. Głosuję za. Kowalski Zbigniew. Głosuję za. Król Robert. Jestem za. Leszczyńska Jolanta. Jestem za.
Markowski Jacek. Jestem za. Mroczkowski Arkadiusz. Jestem za. Orzęcki Edward. Jestem za. Ostrowska Halina. Jestem za. Piątkowska Bożena. Głosuję za. Pietkiewicz Kazimierz. Głosuję za. Rowiński Dariusz. Wstrzymuję się. Dziękuję. Woźny Tadeusz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, informuję, iż uchwała została podjęta. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Pierwsza zmiana. Szanowni radni otrzymali poprawiony projekt uchwały i komisje zajmowały się poprawionym projektem uchwały. Jeśli się mylę, to proszę mnie, szanowni przewodniczący, poprawić, ale byłem na komisji, miałem przyjemność być obecny na Komisji Finansów i Rozwoju Miasta i właśnie ten poprawiony projekt uchwały, szanowni radni, został nam poddany do opiniowania, więc komisje opiniowały już poprawiony projekt wieloletniej prognozy finansowej pierwszej zmiany. Zatem poproszę o opinię Komisji Spraw Społecznych, przewodniczącą Leszczyńską. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji. Opinia pozytywna. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Finansów i Rozwoju Miasta. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, czy są pytania, uwagi, wnioski do projektu uchwały? Nie widzę. Zatem, szanowni radni, przechodzę do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej? Pierwsza zmiana. Cymański Maciej? Za. Dziękuję. Dziwosz Paweł za. Dziwosz Wiesław? Za. Choderny Adam? Jestem za. Iglińska Joanna? Głosuję za. Radny Adam Ilasz? Głosuję za. Keńska Krystyna? Jestem za. Klepacka Wioleta? Klonowski Tomasz? Jestem za. Kowalczyk Dariusz? Głosuję za. Kowalski Zbigniew? Głosuję za. Król Robert? Nie, jestem za. Leszczyńska Jolanta? Głosuję za. Markowski Jacek? Jestem za. Mroczkowski Arkadiusz? Jestem za. Orzęcki Edward? Jestem za. Dziękuję. Za jestem. Tak, tak, słyszeliśmy. Ostrowska Halina? Jestem za. Piątkowska Bożena? Głosuję za. Pietkiewicz Kazimierz? Głosuję za. Rowiński Dariusz? Wstrzymuję się. I Woźny Tadeusz? Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, informuję, iż uchwała została podjęta. Szanowni radni, przechodzimy zatem do punktu 5c. To jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2022 programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku. I tutaj, szanowni radni, wpłynął do mnie wniosek, autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2022 programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I tutaj, szanowni radni, w załączniku do uchwały pod nazwą Program Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na rok 2022 na stronie drugiej w rozdziale pierwszym, czyli może na spokojnie jeszcze wolniej to przeczytam, w załączniku do uchwały pod nazwą Program Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na rok 2022 na stronie drugiej w rozdziale pierwszym ogólne zasady dotyczące uprawnień, doświadczeń z pomocy społecznej i formy świadczonej pomocy. W akapicie pierwszym myślnik pierwszy otrzymuje brzmienie: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł. Czyli myślnik pierwszy otrzymuje brzmienie: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł. Myślnik drugi otrzymuje brzmienie: osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł. To jest autopoprawka pana Jacka Wojtuszkiewicza do projektu uchwały. Zanim poddam ten wniosek pod głosowanie, tę autopoprawkę, to oddam głos panu dyrektorowi, tak aby uzasadnił wniosek. Panie dyrektorze, proszę bardzo. Panowie burmistrzowie, szanowni radni,
Została wprowadzona ta autopoprawka z bardzo prostej przyczyny. Program przygotowywaliśmy pod koniec roku 2021, gdzie jeszcze obowiązywały stare kryteria, natomiast w roku 2022 już obowiązują nowe kryteria dochodowe, czyli tak jak pan przewodniczący odczytał, dla osoby samotnie gospodarującej kryterium jest 776 zł, dla osoby w rodzinie dochód 600 zł. Stąd ta pomyłka i autopoprawka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, zatem poddam pod głosowanie, czy może szanowni radni mają jakieś pytania, uwagi do tej poprawki zgłoszonej przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej? Nie widzę, zatem poddam ją pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za autopoprawką do projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2022 programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, którą przeczytałem państwu przed chwilą i zreferował dyrektor Jacek Wojtuszkiewicz. Cymański Maciej? Za. Dziękuję. Dziwosz Paweł za. Dziwosz Wiesław? Jestem za. Dziękuję. Choderny Adam? Jestem za. Iglińska Joanna? Głosuję za. Ilasz Adam? Głosuję za. Dziękuję. Keńska Krystyna? Jestem za. Klepacka Wioleta? Jestem za. Klonowski Tomasz? Jestem za. Kowalczyk Dariusz? Głosuję za. Kowalski Zbigniew? Król Robert? Jestem za. Leszczyńska Jolanta? Głosuję za. Markowski Jacek? Jestem za. Mroczkowski Arkadiusz? Jestem za. Orzęcki Edward? Za. Ostrowska Halina? Jestem za. Piątkowska Bożena? Głosuję za. Pietkiewicz Kazimierz? Głosuję za. Rowiński Dariusz? Jestem za. Woźny Tadeusz? Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, informuję, iż autopoprawka została przez szanowną radną przyjęta. Zatem możemy przejść do dyskusji. Czy szanowni radni, przepraszam bardzo, jeszcze najpierw, zanim przejdziemy do dyskusji, poproszę o opinię Komisji Spraw Społecznych, przewodniczącą Jolantę Leszczyńską. Opinia naszej komisji pozytywna. Myśmy ją opiniowali już z naniesionymi poprawkami. Dziękuję bardzo. Zatem szanowni radni, czy są uwagi, wnioski, pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zatem możemy przejść do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za projektem uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2022 programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku? Cymański Maciej? Za. Dziękuję. Dziwosz Paweł za. Dziwosz Wiesław? Za. Choderny Adam? Jestem za. Iglińska Joanna? Głosuję za. Ilasz Adam? Głosuję za. Keńska Krystyna? Za. Klepacka Wioleta? Jestem za. Klonowski Tomasz? Jestem za. Kowalczyk Dariusz? Głosuję za. Kowalski Zbigniew? Król Robert? Jestem za. Leszczyńska Jolanta? Jestem za. Markowski Jacek? Jestem za. Mroczkowski Arkadiusz? Jestem za. Orzęcki Edward? Za. Ostrowska Halina? Jestem za. Piątkowska Bożena? Głosuję za. Pietkiewicz Kazimierz? Podobnie głosuję za. Rowiński Dariusz? Jestem za. Woźny Tadeusz? Jestem za. Dziękuję bardzo Wysokiej Radzie. Informuję, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy zatem do punktu 5D. To jest projekt uchwały w sprawie wyboru członków Rady Społecznej działającej przy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku spośród przedstawicieli Rady Miasta Malborka. Szanowni radni otrzymali projekt uchwały na piśmie. Komisja Spraw Społecznych pod przewodnictwem Jolanty Leszczyńskiej zaproponowała 3 kandydatów do komisji. Jest to Jolanta Leszczyńska, Adam Ilasz i Halina Ostrowska. Szanowni radni, zatem prośba, abyście uzupełnili projekt uchwały o te 3 nazwiska. Zanim przejdziemy do procedury głosowania, dla formalności zapytam szanownych radnych, czy ktoś z pań i panów radnych chciałby wziąć udział w pracach tejże komisji? Tak jak wspomniałem, są wolne 3 miejsca, więc Komisja Spraw Społecznych zaproponowała 3 radnych. Jeśli ktoś z państwa się zgłosi spoza tych osób,
to będziemy musieli przeprowadzić wybory. Zatem jeszcze raz podaję nazwiska wytypowane przez i wyznaczone przez Komisję Spraw Społecznych. To jest radna Jolanta Leszczyńska, radny Adam Irasz i radna Halina Ostrowska. Zadaję pytanie, czy jest ktoś z Państwa radnych, kto chciałby brać udział w pracach Rady Społecznej działającej przy CPIE tu w Malborku? Nie widzę, nie słyszę, aby ktoś się zgłaszał. Zatem szanowni radni, proszę o uzupełnienie tych trzech nazwisk, radnej Leonty Leszczyńskiej, Adama Ilarza, Haliny Ostrowskiej w swoim projekcie uchwały i taki projekt uchwały poddaję Państwu pod głosowanie. Szanowni radni, czy są pytania, uwagi, wnioski do projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Zatem przejdźmy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru członków Rady Społecznej działającej przy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień Malborku spośród przedstawicieli Rady Miasta Malborku? Cymański Maciej. Za. Dziękuję. Dziwosz Paweł. Za. Dziwosz Wiesław. Nie słyszałem. Można powtórzyć? Za. Dziękuję bardzo. Choderny Adam. Jestem za. Iglińska Joanna. Jestem za. Adam Ilarz. Czuję za. Keńska Krystyna. Jestem za. Klepacka Wioleta. Jestem za. Klonowski Tomasz. Jestem za. Kowalczyk Dariusz. Głosuję za. Kowalski Zbigniew. Król Robert. Jestem za. Leszczyńska Jolanta. Jestem za. Markowski Jacek. Jestem za. Mroczkowski Arkadiusz. Jestem za. Orzęcki Edward. Za. Ostrowska Halina. Jestem za. Piątkowska Bożena. Radna Bożena Piątkowska. Już głosuję za. Dziękuję bardzo. Pietkiewicz Kazimierz. Głosuję za. Rowiński Dariusz. Jestem za. Woźny Tadeusz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została podjęta. Szanowni radni, projekt 5e to jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Malborka z 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy miejskiej Malbork na lata 2018-2022. Dwie komisje zajmowały się tym projektem uchwały. To jest Komisja Spraw Społecznych pod przewodnictwem radnej Jolanty Leszczyńskiej. Proszę bardzo, pani przewodnicząca, opinię komisji. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Poproszę panią przewodniczącą Joannę Iglińską o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Opinia komisji jest również pozytywna. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, czy macie jakieś pytania, uwagi, wnioski do projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Zatem przejdźmy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Malbork na lata 2018-2022? Cymański Maciej. Jestem za. Dziękuję. Dziwosz Paweł za. Dziwosz Wiesław. Jestem za. Dziękuję. Choderny Adam. Jestem za. Dziękuję. Joanna Iglińska. Czuję za. Dziękuję. Radny Adam Ilarz. Czuję za. Dziękuję. Radna Keńska Krystyna. Jestem za. Dziękuję. Radna Klepacka Wioleta. Jestem za. Dziękuję. Klonowski Tomasz. Jestem za. Dziękuję. Kowalczyk Dariusz. Głosuję za. Dziękuję. Kowalski Zbigniew. Nie słyszę. Król Robert. Jestem za. Leszczyńska Jolanta. Jestem za. Markowski Jacek. Jestem za. Mroczkowski Arkadiusz. Jestem za. Orzęcki Edward. Za. Ostrowska Halina. Jestem za. Piątkowska Bożena. Głosuję za. Pietkiewicz Kazimierz. Głosuję za. Rowiński Dariusz. Jestem za. I Woźny Tadeusz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, informuję, iż uchwała została podjęta. Szanowni radni, punkt 5f to jest projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie miasta Malborka lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków miasta Malborka, z wyjątkiem zabytków, których wyłącznym właścicielem jest gmina miejska Malbork. Szanowni radni, dwie komisje zajmowały się tymże projektem uchwały. To jest Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji pod przewodnictwem
Joanny Iglińskiej. Tutaj poproszę panią przewodniczącą o opinię komisji. Panie przewodniczący, pani konserwator zabytków wyjaśniła nam szczegółowo informacje, które zdecydowały o tym, że projekt po prostu został poddany pod obrady sesji. I szanowni państwo, opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Proszę pana przewodniczącego Mroczkowskiego o opinię Komisji Finansów i Rozwoju Miasta. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni radni, Wysoka Rado, czy macie jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę, zatem przejdźmy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta Malborka lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków miasta Malborka, z wyjątkiem zabytków, których wyłącznym właścicielem jest gmina miejska Malbork. Cymański Maciej? Za. Dziękuję. Dziwosz Paweł za. Dziwosz Wiesław? Za. Dziękuję. Choderny Adam? Jestem za. Iglińska Joanna? Głosuję za. Radny Adam Ilasz? Głosuję za. Chęńska Krystyna? Jestem za. Klepacka Wioleta? Jestem za. Klonowski Tomasz? Jestem za. Kowalczyk Dariusz? Głosuję za. Kowalski Zbigniew? Król Robert? Jestem za. Leszczyńska Jolanta? Jestem za. Markowski Jacek? Jestem za. Nie słyszałem, panie radny. Markowski Jacek? Jestem za. Dziękuję bardzo. Mroczkowski Arkadiusz? Jestem za. Orzęcki Edward? Za jestem. Ostrowska Halina? Jestem za. Piątkowska Bożena? Głosuję za. Pietkiewicz Kazimierz? Głosuję za. Rowiński Dariusz? Jestem za. I Woźny Tadeusz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, informuję, że uchwała została podjęta. Możemy zatem przejść do punktu 5G. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym na okres do lat 10 nieruchomości komunalnej zabudowanej budynkami niemieszkalnymi położonej w Balborku przy ulicy Sikorskiego. Dwie komisje omawiały ten projekt uchwały, wypracowały opinię. Zatem poproszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji, panią przewodniczącą Iglińską. Opinia komisji jest jednogłośnie pozytywna. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Finansów i Rozwoju Miasta, przewodniczącego Mroczkowskiego. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, czy macie jakieś pytania, uwagi, wnioski do projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę, zatem możemy przejść do procedury głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat nieruchomości komunalnej zabudowanej budynkami niemieszkalnymi położonej w Malborku przy ulicy Generała Sikorskiego. Szanowni radni, Cymański Maciej. Za. Dziwosz Paweł za. Dziwosz Wiesław. Za. Choderny Adam. Jestem za. Glińska Joanna. Głosuję za. Adam Ilasz. Głosuję za. Dziękuję. Chęńska Krystyna. Jestem za. Klepacka Wioleta. Jestem za. Klonowski Tomasz. Jestem za. Kowalczyk Dariusz. Głosuję za. Kowalski Zbigniew. Głosuję za. Król Robert. Jestem za. Leszczyńska Jolanta. Jestem za. Markowski Jacek. Jestem za. Mroczkowski Arkadiusz. Jestem za. Orzęcki Edward. Za. Ostrowska Halina. Jestem za. Piątkowska Bożena. Głosuję za i bardzo się cieszę, że tak tam pięknie działają wspólnoty mieszkaniowe. Czekali wiele lat, im się naprawdę to należało. Dlatego cieszę się, że jest taki projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rowiński Dariusz. Jestem za. Woźny Tadeusz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, iż uchwała została podjęta. Szanowni radni, tak jak wspomniałem państwu w punkcie 5H przed procedowaniem tego projektu uchwały, ogłaszam przerwę. Tak jest. 10-minutową przerwę, ale prośba jest, aby państwo się jeszcze
nie rozłączali na ten czas, żeby zostali przy swoich komputerach, ponieważ chciałbym zwołać i zwołuję posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Miasta Malborka, na którym przedyskutujemy projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i roboty przez rolników i ich domowników na terenie miasta Malborka. Zatem, szanowni radni, ogłaszam 10-minutową przerwę, mam nadzieję, i za chwileczkę spotykamy się na posiedzeniu wspólnym komisji.
Przerwy nie mamy. Dzień dobry, szanowni państwo. Witam serdecznie po przerwie Wysoką Radę. Informuję, że jesteśmy w punkcie 5H, to jest projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie miasta Malborka. Szanowni radni, przed chwilą spotkały się dwie komisje, wypracowały stanowiska i opinie. Dlatego też, szanowni radni, poproszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji, przewodniczącą Joannę Iglińską. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Poproszę przewodniczącego Mroczkowskiego o opinię Komisji Rozwoju, Finansów i Rozwoju Miasta. Opinia komisji pozytywna. Najmocniej dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni radni, czy są pytania, uwagi, wnioski do projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę, zatem możemy przejść do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie miasta Malborka? Cymański Maciej? Za. Dziękuję. Dziwosz Paweł? Za. Dziwosz Wiesław? Jestem za. Dziękuję. Choderny Adam? Jestem za. Iglińska Joanna? Głosuję za. Adam Ilasz? Głosuję za. Kańska Krystyna? Jestem za. Klepacka Wioletta. Jestem za. Klonowski Tomasz. Jestem za. Kowalczyk Dariusz. Głosuję za. Kowalski Zbigniew. Głosuję za. Król Robert. Jestem za. Leszczyńska Jolanta. Jestem za. Markowski Jacek. Jestem za. Mroczkowski Arkadiusz. Jestem za. Orzęcki Edward. Za. Ostrowska Halina. Jestem za. Piątkowska Bożena. Głosuję za. Jędkiewicz Kazimierz. Głosuję za. Rowiński Dariusz. Jestem za. Woźny Tadeusz. Jestem za. Dziękuję bardzo Wysokiej Radzie. Informuję, iż uchwała została podjęta. Szanowni radni, przechodzimy do punktu 5. To jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka na rok 2022. Oczywiście, szanowni radni, projekt uchwały przedstawiony przez komisję pod przewodnictwem Dariusza Rowińskiego. Czy szanowny przewodniczący chciałby zabrać głos? No, chyba tylko tyle, że przedstawiam państwu projekt uchwały wraz z załącznikiem. Proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący. Szanowni radni, czy są pytania, uwagi, wnioski do projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę, zatem możemy przejść do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka na rok 2022? Cymański Maciej? Jestem za. Dziękuję. Dziwosz Paweł za. Dziwosz Wiesław? Jestem za. Choderny Adam? Jestem za. Iglińska Joanna? Głosuję za. Adam Ilasz? Głosuję za. Krystyna Keńska? Jestem za. Klepacka Wioletta? Jestem za. Klonowski Tomasz? Jestem za. Kowalczyk Dariusz? Głosuję za. Kowalski Zbigniew? Głosuję za. Król Robert? Jestem za. Leszczyńska Jolanta? Jestem za. Markowski Jacek? Jestem za. Mroczkowski Arkadiusz? Jestem za. Orzęcki Edward? Za. Ostrowska Halina? Jestem za. Piątkowska Bożena? Głosuję za. Jędkiewicz Kazimierz? Głosuję za. Rowiński Dariusz? Jestem za. Woźny Tadeusz? Jestem za. Dziękuję Wysokiej Radzie. Informuję, iż uchwała została podjęta. Przejdźmy zatem do punktu 5J. To jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Malborka na rok 2022. Tutaj żadna komisja nie opiniowała projektu uchwały. Przewodniczącym komisji jest radny Adam Ilasz. Czy chciałby zabrać głos? Tak samo bardzo króciutko przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji. Proszę o przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, czy macie uwagi, pytania, wnioski do projektu uchwały? Ja uważam, że jest w porządku. Bardzo dobrze napisane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi i wnioski? Nie widzę. Przejdźmy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Malborka na rok 2022? Cymański Maciej? Za. Dziwosz Paweł? Za. Dziwosz Wiesław? Jestem za. Choderny Adam? Jestem za. Iglińska Joanna? Głosuję za. Ilasz Adam? Głosuję za. Keńska Krystyna? Jestem za. Klepacka Wioletta? Jestem za. Klonowski Tomasz? Kowalczyk Dariusz? Trzymuję się.
Kowalski Zbigniew. Głosuję za. Kowalski Zbigniew, przepraszam, Król Robert. Jestem za. Leszczyńska Jolanta. Głosuję za. Markowski Jacek. Jestem za. Mroczkowski Arkadiusz. Jestem za. Porzęcki Edward. Za. Ostrowska Halina. Jestem za. Piątkowska Bożena. Głosuję za. Dietkiewicz Kazimierz. Głosuję za. Rowiński Dariusz. Jestem za. Woźny Tadeusz. Jestem za. Panie przewodniczący Klonowski, również za, przepraszam. Dobrze, dziękuję bardzo. Zatem, szanowni radni, informuję, że uchwała z jednym głosem wstrzymującym się została podjęta. Punkt 5k, projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Malborka. Oczywiście planu pracy, zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miasta Malborka. Szanowni radni, czy są jakieś, oczywiście mówimy tutaj o zatwierdzeniu planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Malborka na 2022 rok. Czy są jakieś pytania, uwagi do tego? Nie słychać. Szanowni radni, czy są jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma. Nie widzę, zatem przejdźmy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Malborka? Cymański Maciej? Za. Dziwosz Paweł za, Dziwosz Wiesław? Jestem za. Oderny Adam? Jestem za. Iglińska Joanna? Głosuję za. Adam Ilasz? Głosuję za. Krystyna Kęska? Jestem za. Klepacka Violetta? Jestem za. Klonowski Tomasz? Jestem za. Kowalczyk Dariusz? Głosuję za. Kowalski Zbigniew. Głosuję za. Król Robert. Jestem za. Leszczyńska Jolanta. Jestem za. Markowski Jacek. Jestem za. Mroczkowski Arkadiusz. Jestem za. Porzęcki Edward. Za. Ostrowska Halina. Jestem za. Piątkowska Bożena. Głosuję za. Pietkiewicz Kazimierz. Głosuję za. Rowiński Dariusz. Jestem za. I Woźny Tadeusz. Jestem za. Dziękuję Wysokiej Radzie. Informuję, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 5L. Projekt uchwały zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Malborka. Szanowni radni, tutaj ja pokrótce zreferuję, podobnie jak moi przedmówcy. Przedstawiłem Państwu i poddałem pod konsultację plan pracy Rady Miasta Malborka na rok 2022. Proszę o jego przegłosowanie. Tutaj cztery komisje opiniowały ten projekt uchwały. Zatem poproszę o opinię Komisji Spraw Społecznych, przewodniczącą Leszczyńską. Opinia pozytywna. Dziękuję. Przewodniczącą Iglińską poproszę o opinię Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji. Opinia pozytywna. Dziękuję. O opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poproszę przewodniczącego Zbigniewa Kowalskiego. Opinia pozytywna. I pana przewodniczącego Mroczkowskiego poproszę o opinię finansów, Komisji Finansów i Rozwoju Miasta. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo, szanowni panie i panowie przewodniczący. Chciałbym zadać pytanie teraz Wysokiej Radzie, otworzyć dyskusję. Czy radni mają jakieś pytania, uwagi, wnioski, propozycje co do zmian w planie pracy Rady Miasta Malborka na rok 2022? Nie widzę, nie słyszę, zatem przejdźmy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Malborka na rok 2022. Cymański Maciej. Za. Dziękuję. Dziwosz Paweł za. Dziwosz Wiesław. Za. Dziękuję. Choderny Adam. Jestem za. Iglińska Joanna. Głosuję za. Radny Adam Ilasz. Głosuję za. Kęska Krystyna. Jestem za. Klepacka Violetta. Jestem za. Klonowski Tomasz. Jestem za. Kowalczyk Dariusz. Głosuję za. Kowalski Zbigniew. Głosuję za. Król Robert. Jestem za. Leszczyńska Jolanta. Jestem za. Markowski Jacek. Jestem za. Mroczkowski Arkadiusz. Jestem za. Orzęcki Edward. Za. Ostrowska Halina. Jestem za. Piątkowska Bożena. Głosuję za. Pietkiewicz Kazimierz. Jestem za. Rowiński Dariusz. Jestem za. I Woźny Tadeusz. Jestem za. Dziękuję szanownej Radzie. Informuję, iż uchwała została podjęta. Szanowni radni,
przechodzimy do ostatniego projektu uchwały w dniu dzisiejszym. To jest punkt 5M, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora MOPS w Malborku. Szanowni radni, ten temat wraca już ponownie. Myślę, że radny Adam Ilaś nie ma potrzeby, aby po raz kolejny, chyba że chciałby pan zabrać głos, ale myślę, że nie ma potrzeby referować po raz kolejny. Jest to projekt uchwały, który już po raz wtóry trafia pod obrady szanownej rady. Już prawie rok. Żadna z komisji nie zajmowała, nie opiniowała tego projektu uchwały, dlatego też otwieram dyskusję, szanowni radni. Czy szanowni państwo macie uwagi, wnioski do projektu uchwały? I widzę, jako pierwsza zgłosiła się radna Bożena Piątkowska. Oddaję pani głos. Pani przewodniczący, może to nie będzie tak dokładnie z tym projektem uchwały, tylko mi zależy na tym, czy będziemy opiniować sprawozdania stałych komisji rady. Jeżeli nie, to w którym punkcie mogłabym zabrać głos? Szanowna radna, będziemy dyskutować na temat sprawozdań z planów z działalności poszczególnych komisji Rady Miasta Malborka w punkcie 7 i tam będzie można jak najbardziej zajmować głos. Nie przyjmujemy tego w drodze uchwały. Jest to osobny punkt w porządku obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, proszę. Nie ma za co. Oddaję głos radnemu Pietkiewiczowi, ponieważ widzę, że się zgłosił do zabrania głosu. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie. Mamy przed sobą uchwałę, która nie zmienia się w zakresie takim samym, jak była procedowana miesiąc temu. Stąd składam wniosek formalny o zmianę zapisów tej uchwały, by w paragrafie pierwszym zmienić treść zapisu z za zasadną na bezzasadną. To jest pierwszy wniosek formalny. I drugi wniosek o zmianę uzasadnienia. I stąd prosiłbym o przegłosowanie zmiany. Wtedy będziemy mogli, jeśli by ta wniosek formalny przeszedł, przejść do dyskusji nad przedstawionym państwu właśnie poprawioną uchwałą i uzasadnieniem. Na tę chwilę dziękuję. Dziękuję najmocniej. Szanowni państwo, wpłynął wniosek formalny przewodniczącego Pietkiewicza, który rozesłałem państwu go na maila. Przeczytam. Radnego. Tak, radnego, oczywiście, radnego. Przeczytam ten wniosek, tak żeby państwo dokładnie go przeczytali. On, mimo wszystko, on znajduje się na państwa skrzynkach mailowych, więc w każdej chwili możecie wejść na swoją skrzynkę mailową i otworzyć sobie ten wniosek. My niżej podpisani składamy wniosek formalny do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora MOPS Malborku przez zmianę treści zapisów paragrafy pierwszym z. Rada Miasta Malborka uznaje skargę na działalność dyrektora MOPS Malborku dotyczącą realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021 za zasadną na treść. Rada Miasta Malborka uznaje skargę na działalność dyrektora MOPS Malborku dotyczącą realizacji programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021 za bezzasadną. I drugi, jakby część tego wniosku, to jest treści uzasadnienia do przedmiotowej uchwały, który zawiera precyzyjne uzasadnienie zmiany zapisów w paragrafie pierwszym. W załączeniu projektu uchwały w nowym brzmieniu wraz z uzasadnieniem. Więc szanowni radni, to są tak naprawdę jeden wniosek, ale zawiera się co do dwóch kwestii, zmiany paragrafu pierwszego i uzasadnienia. I szanowni radni otrzymali te wnioski i poprawiony projekt uchwały na mailu i możecie się z nim zapoznać również z uzasadnieniem. Jeżeli jest taka potrzeba, ja te uzasadnienie mogę państwu przeczytać lub poprosić
któregoś z Państwa o przeczytanie, na przykład wnioskodawcę, o przeczytanie tego uzasadnienia. I myślę, że jest to konieczne, dlatego też, szanowni radni, już nie będę prosił pana Kwietkiewicza o przeczytanie tego uzasadnienia, ja go przeczytam, tak żeby państwo mogli się do tego odnieść. No niestety jest on dość długi, zatem przejdę do przeczytania uzasadnienia. Uzasadnienie. Rada Miasta Malborka po rozpoznaniu, przeanalizowaniu punkt pierwszy. Skargi na działalność dyrektora MOPS Malborku dotyczącą realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku. Punkt drugi. Odpowiedzi na skargę wystosowaną przez dyrektora MOPS z dnia 30 sierpnia 2021 roku. Punkt trzeci. Opinii prawnej przygotowanej przez radcę prawnego Urzędu Miasta Malborka z dnia 13 września 2021 roku. Punkt czwarty. Odpowiedzi na opinię prawną udzielonej przez dyrektora MOPS Malborku z dnia 21 września 2021 roku. Punkt piąty. Odpowiedzi na skierowane zapytanie przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji do Rzecznika Finansów Publicznych w sprawie podejrzenia o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Punkt szósty. Innych dokumentów związanych z przedmiotową sprawą oraz wysłuchaniu przedstawicieli strony składającej skargę i dyrektora MOPS Malborku ostatecznie uznaje skargę za bezzasadną. Następnie Rada Miasta w trakcie analizy dokumentacji źródłowej wykazała. Punkt pierwszy. Dyrektor MOPS mając na wiedzę, iż w roku 2021 będzie kontynuowany program Asystent Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021 w dniu 17 grudnia 2020 roku wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie kwoty 555 390 zł na realizację tego programu w roku 2021. Punkt drugi. Powyższa kwota została wyliczona uwzględniając podpunkt A. Koszt, jaki był poniesiony w pierwszym roku realizacji tego programu, 2019 rok, przy czym realizacja programu w 2019 roku dotyczyła tylko drugiego półrocza i wówczas przyznano kwotę 151 097 zł, czyli pełną wartość, o którą wnioskował dyrektor. Podpunkt B. Przyznanie asystenta osobistego 18 osobom, czyli potrzebom, jakie wynikały w oparciu o złożone wnioski. Podpunkt C. Każde wystąpienie o mniejszą kwotę było równoznaczne ze wstępną selekcją złożonych wniosków. Punkt trzeci. Ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021 w rozdziale 6 zawierał zapis umożliwiający uruchomienie programu przez kwalifikowanie kosztów już od początku roku, czyli od 1 stycznia 2021 roku. Punkt czwarty. Na skierowanie do Urzędu Wojewódzkiego przez dyrektora MOPS-u w dniu 19 stycznia 2021 zapytanie, czy mimo iż środki nie zostały jeszcze przyznane, można już uruchomić usługę asystenta. Wielokropek. I czy ośrodek dostanie zwrot poniesionych kosztów? Znak zapytania. Jeszcze tego samego dnia otrzymano odpowiedź zwrotną o treści. Zgodnie z działem 6 punkt 4 programu mogą Państwo realizować usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Odpowiedzi udzielił inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Punkt 5. W oparciu o te informacje dyrektor MOPS-u, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom oczekującym pomocy w tym zakresie już z dniem 1 lutego 2021 roku, zawarł z beneficjentami stosowne umowy stąd. W żaden sposób dyrektor MOPS-u, co potwierdził Rzecznik Finansów Publicznych, nie naruszył ustawy o finansach publicznych. Podpunkt B. Należy dostrzec dobrą wolę dyrektora, by w jak najkrótszym terminie uruchomić program bardzo oczekiwany przez beneficjentów. Punkt 6. W połowie miesiąca marca 2021 roku Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował dyrektora MOPS-u o przyznanie znacznie pomniejszonej w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację przedmiotowego programu. Przyznano zaledwie 150 686 zł. Punkt 7. W konsekwencji zaistniałej sytuacji wystąpił niedobór środków na finansowanie programu i niemożliwość jego realizacji w około 70%, które były zapewnione w wydanych decyzjach administracyjnych MOPS-u. Wymusiło to podjęcie działań w zakresie urealnienia godzin pracy asystenta do wartości przyznanej kwoty. Punkt 8. Jeszcze w miesiącu marcu beneficjenci zostali poinformowani przez MOPS za pomocą pism lub ustnie przez asystentów o konieczności ograniczenia godzin pracy asystentów. W tym zakresie nastąpiło niedopatrzenie dyrektora, że w ślad za powiadomieniem beneficjentów nie nastąpiło równoczesne dokonanie zmian we wcześniej wydanych decyzjach administracyjnych. Tę czynność przeprowadzono ze znacznym opóźnieniem, przy czym w tym wypadku w celu do podpisania decyzji zaproszono beneficjentów do siedziby MOPS-u, by uzasadnić
powód zmian decyzji. Nie bez znaczenia, punkt 9. Nie bez znaczenia jest fakt, iż zmiany do wcześniejszych decyzji administracyjnych przedstawione beneficjentom, co dokonano w miesiącu wrześniu, zostały przez beneficjentów przyjęte ze zrozumieniem, że nie są one spowodowane złą wolą dyrektora MOPS-u, lecz decyzjami na szczeblu wojewódzkim. Reasumując, należy zwrócić uwagę, iż działania dyrektora MOPS-u w zakresie uruchomienia programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021 nie można dopatrywać się żadnych nieprawidłowości, a przyznane środki finansowe zostały w sposób właściwy rozdysponowane. Bezsprzecznym jest fakt, iż beneficjentów spotkało rozczarowanie i nie zaspokoiło oczekiwań wiążących z realizacją tego programu. Sugestia, iż nastąpiło przeszacowanie kosztów przez dyrektora MOPS-u oraz że należało wystawić decyzję dopiero po zawarciu oficjalnej umowy z Urzędem Marszałkowskim, czyli z dniem 1 czerwca 2021, jest niewłaściwą, gdyż na realizację program Asystent Osoby Niepełnosprawnej edycja 22 dyrektor wnioskował o kwotę ponad 6 tysięcy złotych i już na początku roku 2022 otrzymał wstępną informację o pełnym zabezpieczeniu wnioskowanej kwoty. Myślnik, niestety dyrektor MOPS-u, nauczony nabytym doświadczeniem, mając przyznane środki, nie przystępuje do realizacji aż do chwili podpisania oficjalnej umowy z Urzędem Wojewódzkim na realizację tego programu, co niestety odbywa się kosztem oczekujących beneficjentów. Więc tak brzmi, szanowni radni, dziękuję za uwagę i cierpliwość, tak brzmi treść uzasadnienia. Byłem zmuszony Państwu ją zacytować. Mają ją również Państwo na mailu, możecie w każdej chwili do niej zajrzeć. Więc tak brzmi wniosek radnego Pietkiewicza o zmianę treści tego projektu uchwały. Szanowni radni, otwieram dyskusję na temat wniosku. Oddaję głos. Panie przewodniczący, przepraszam. Tak, proszę bardzo, panie. Ale w tym momencie najdalej idący jest wniosek formalny o zmianę treści. I uważam, że pierw powinno być, czy jest akceptacja na zmianę formalną i wtedy dopiero, jeśli jest, rozpoczynamy dyskusję. Tak, a ostatecznie głosowanie będzie na tak lub nie. Oczywiście szanowny radny ma rację, ale zanim przejdziemy do procedury głosowania nad wnioskiem, to otwieram dyskusję nad samym wnioskiem, nie nad projektem uchwały. Czyli oddaję głos, jak zawsze zresztą, jeśli wnioskodawca zmienia treść, wnioskuje o zmianę treści uchwały, poddaję ten wniosek pod dyskusję, tak żeby radni, oddając swój głos, mieli pełni wiedzy, jak zagłosować w danym aspekcie. Zatem oddaję głos radnemu Jackowi Markowskiemu. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pierwsze pytanie do wnioskodawcy mam do punktu pierwszego, uzasadnienie. Rada Miasta Malborka po rozpoznaniu i przeanalizowaniu. No nie jest to Rada Miasta Malborka po rozpoznaniu i przeanalizowaniu, tylko grupa radnych, która się pod tym podpisała. To jest moje pierwsze pytanie i wątpliwości. Bo nie składa to Rada Miasta Malborka, tylko składa to pan radny Pietkiewicz, z tego co widzę. Drugie pytanie moje jest takie, jeśli słucha nas pan dyrektor MOPS-u, czy zgadza się w 100% z uzasadnieniem tym, który został przez wnioskodawcę złożony? To bym chciał w pierwszej kolejności usłyszeć i dalej przejść, jeśli pan przewodniczący pozwoli, do moich zapytań, bo to jest bardzo ważne dla mnie. Panie przewodniczący. Tak, tak, oddaję głos szanownemu radnemu Pietkiewiczowi, żeby się ustosunkował. Znaczy się, mi bardziej zależy teraz, czy pan dyrektor MOPS-u zgadza się z uzasadnieniem, który został złożony przez wnioskodawcę. Proszę bardzo, szanowny panie dyrektorze. No Narado, ja uważam, że ja wszystko w tym temacie już po raz, właśnie wyczerpałem jakby temat. Uzasadnienie zostało sporządzone i czekam w tej chwili, jaka będzie decyzja. Dziękuję bardzo. Dobrze, to jeśli pan dyrektor, no z tego rozumiem, że się zgadza, nie ma uwag do tego uzasadnienia, to moje pierwsze pytanie do wnioskodawcy, do pana radnego Pietkiewicza jest takie, jeśli MOPS, bo to i pan dyrektor, i pracownicy podjęli wiedzę o tym, że w połowie marca jest brak środków na realizację tego zadania, to czy pan Pietkiewicz
z grupą radnych mógłby mi powiedzieć, czy po tym okresie, po 15 marca, czy po 20 marca, czy w ogóle w kwietniu, mogły być wydawane i czy były wydawane decyzje administracyjne? Proszę bardzo. Z tego, co się orientuję, decyzje były wydane wcześniej. W styczniu były zawierane umowy, a tak jak wskazujemy w punkcie... Momencik, bo teraz wskazujemy, że oczywiście jest niedopatrzeniem, że tylko informowano o zmianie ilości godzin w marcu, tylko informowano ustnie poprzez asystentów albo tylko w formie pisma. Nie dokonano aneksu zapisów do tej decyzji administracyjnej. I okay. To, tak, i w tym momencie wykazujemy, że to jest no po prostu no niedopatrzenie przez dyrektora. To ja proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, muszę powiedzieć, że uzasadnienie jest zrobione nierzetelnie i Pan Pietkiewicz nie przygotował się do tego, żeby tą skargę rozpatrzyć rzetelnie, tak jak mówiła nasza przysięga, która mówi o tym, że mamy sprawować uczciwie pod względem dobra gminy, jak i jej mieszkańców. Panie radny Pietkiewicz, chciałbym pana poinformować, że 28 kwietnia została wydana decyzja administracyjna, która przysługiwała beneficjentowi 60 godzin i czas trwania do 31 grudnia. Jeśli ktoś podjął wiedzę, urząd podjął wiedzę, że w połowie marca nie będzie tych środków, to ja zadaję pytanie, na jakiej podstawie została wydana decyzja administracyjna przysługująca do 31 grudnia opiekę nad osobą potrzebującą. Proszę mi to wyjaśnić. Jak państwo rozpatrzyliście tą skargę? Bo ja mam wrażenie, że państwo nie przeczytaliście tej skargi w ogóle. Bo ja mam jeszcze parę innych uwag co do tego. Proszę mi ustosunkować się, na jakiej podstawie została wydana decyzja administracyjna. 28 kwietnia, przypominam. No tego dokumentu akurat... Odpowiem tak panu radnemu, że ja jestem, mogę powiedzieć, że postępuję zgodnie ze złożoną przysięgą i w tym momencie stworzone zostaje uzasadnienie na podstawie mojej wiedzy i tych dokumentów, które miałem w ręku. Panie Chcę zwrócić radny. Uwagę na jedno. Na ważną zasadniczą rzecz, że na poprzedniej sesji, kiedy po raz kolejny nie było głosów w większości rady za uznanie zasadną, wówczas padło sformułowanie, to zbierzcie się, przygotujcie uchwałę z uzasadnieniem taką, która by ewentualnie odpowiadała tej grupie, która nie głosowała na zasadną. I stąd zapoznałem się, przedstawione zostało tej pozostałej grupie, bo proszę zwrócić uwagę, tam jest 5 podpisów, nie tylko mój. I na podstawie tej wiedzy przygotowaliśmy te argumenty dla tych osób, które nie były przekonane co do zasadności winy, jak zasadności skargi pana dyrektora MOPS-u.
Jeśli mogę, panie przewodniczący, ja na poprzedniej sesji i jeszcze poprzedniej mówiłem i pokazywałem te daty. W tej chwili i również oczywiście byłem w tych osobach, które mówiły o tym, że okej, przygotujcie państwo, jeśli widzicie, że jest skarga bezzasadna, to przygotujcie. I teraz, czytając uzasadnienie, zadaję proste pytanie, no bo tam są trzy dokumenty, które warto by było sobie przeczytać i się z nimi zapoznać. Mam wiele wątpliwości do tego, czy pan radny przeczytał to dokładnie. Stąd moje pytanie, czy w tym momencie, jeśli mieliśmy wiedzę, mieliśmy jako miasto, jako pan dyrektor, nie wiem, MOPS, że w połowie marca nie ma już takich środków i zostali powiadomieni o tym beneficjenci, czy można było wydać decyzję administracyjną mówiącą o tym, że w pełnym zakresie temu beneficjentowi jest przydzielona opieka. Jeśli uważacie państwo, że to nie jest naruszenie jakiejkolwiek, ja nie mówię o prawie, bo ja nie mówię o tym, że ktoś jest winny, niewinny, bo tak naprawdę tu chodzi troszeczkę o coś innego. Ci ludzie zostali pozostawieni sami sobie. Ci ludzie nie oczekują w tej chwili, powiedzieli, że nie idą do sądu, nie będą chodzili, oni nie chcą jątrzyć. Oni tak naprawdę byli u pana burmistrza Wilka, przekazali swoje zastrzeżenia, przekazali, w jaki sposób są traktowani i o to, o co ciągle muszą walczyć. Że ciągle muszą drapać, ciągle muszą się o coś starać tak naprawdę. I jeszcze dzisiaj nie ma słowa przepraszam, bo próbujemy zamieść coś pod dywan. Ja powiem państwu dalej w uzasadnieniu, co jest według mnie, z czym ja się po prostu nie mogę zgodzić, no bo przechodzimy do punktu, o którym mówię, gdzie jest wystawiona konkretnie decyzja administracyjna. Ja tą decyzję mam przed sobą. Państwo również ją otrzymaliście, bo na tej decyzji, znaczy na tej podstawie jest złożona skarga. Proszę państwa, dalsza sytuacja, która mówi o tym, państwo tutaj mówicie, że ludzie, szukam tej wypowiedzi państwa tutaj w uzasadnieniu, żeby nie przeinaczać, że zostali poinformowani o konieczności ograniczenia godzin pracy. W tym zakresie nastąpiło niedopatrzenie dyrektor, że ślad za powiadomieniem beneficjentów nie nastąpiło równoczesne dokonanie zmiany we wcześniej wydanych decyzjach administracyjnych. Proszę państwa, nie ma decyzji. Ja nie widziałem z 1 lutego decyzji. Państwo tutaj piszecie, że decyzje zostały wydane 1 lutego, co też jest nieprawdą, dlatego że decyzja została wydana 28 kwietnia z dniem rozpoczęcia 2 kwietnia. Także uzasadnienie znów nie trzyma się kupy, tak? Piszecie również o tym, że ze zrozumieniem przyjęli beneficjenci zaistniałą sytuację. A ja państwu mówię, że nie wszyscy beneficjenci podpisali tą decyzję. Teraz proszę mi powiedzieć, kiedy nastąpiło próbowanie załatwienia sprawy i podpisanie przez poproszenie beneficjentów o podpisanie zgody na odstąpienie od tej decyzji? Dopiero po skardze. Nie w marcu, nie w kwietniu, nie w maju, gdzie było już ograniczenia, tylko dopiero po złożeniu skargi i po wydaniu opinii pana prawnika Urzędu Miasta, który napisał wyraźnie, że bez zgody beneficjenta nie można przerwać tego programu. To pytam się, w czyim imieniu tak naprawdę państwo występujecie? Bo ja tego nie potrafię zrozumieć. Próbujecie jątrzyć non-stop całą sytuację. Trwa to od września chyba, czy od października, nie tak jak pani Kańska mówi od roku, tylko trwa to tak naprawdę prawie od pół roku. Co sesję mamy to samo, tylko naprawdę to uzasadnienie nie trzyma się jakiejkolwiek rzetelnych informacji. Powinno być to zamknięte. Według mnie ci ludzie powinni być poinformowani, że okej, popełniliśmy tu błąd, skarga jest zasadna, pan dyrektor z panem burmistrzem powinni wyciągnąć wnioski z tego i powinniśmy zamknąć temat. A my próbujemy w jakiś sposób dziwny udowodnić,
że niestety było inaczej, ale fakty i dokumenty mówią inaczej. I teraz proszę się ustosunkować do jednej rzeczy. Czy może być wydana decyzja? Bo jeśli państwo uważacie, że mogła być, no to kłamiecie państwo w uzasadnieniu. Jeśli mówicie o tym, że wszyscy się zgodzili, beneficjenci, to ja mówię, że się nie zgodzili. To niech pan dyrektor pokaże wszystkie 18 podpisów, bo ja wiem, że nie jest. Bo była osoba u pana burmistrza Wilka i powiedziała wyraźnie, nie podpisaliśmy tej zgody. Proszę się ustosunkować chociaż do tych dwóch rzeczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy radny Pietkiewicz chciałby się odnieść do słów radnego Markowskiego? Tak, w tym podniosłem tam, zaznaczyłem. Proszę bardzo. Odpowiem krótko. Tak jak jest zapisane oraz wysłuchaniu przedstawiciela dyrektora MOPS-u w Malborku. Opieraliśmy się na wysłuchaniu, a nie mieliśmy tutaj wglądu do tych dokładnie szczegółowych dokumentów. Chcę zwrócić tylko uwagę, że to, co mówi dzisiaj kolega radny Markowski, mówiąc o tych datach, ja sobie nie przypominam, żeby te argumenty dat, że powstaje w kwietniu decyzja, że to nie było w oparciu w ogóle o żadne decyzje, wcześniej na sesjach nie były przytaczane. Dopiero dzisiaj, kiedy mamy rozbudowane o te dokumenty, o te nasze uzasadnienie, pojawiają się nowe szczegóły, o których wspomina pan radny Markowski. Dlatego powtarzam, odnosiliśmy się do wyjaśnień dyrektora. Dziękuję. Panie przewodniczący, ja tylko w kwestii formalnej. Proszę odsłuchać sobie poprzednią sesję. Przytaczałem te daty, mówiłem o tych datach. Również jeśli sporządza się takie uzasadnienie, powinno się przejrzeć skargę, która wyraźnie pokazuje i mówi, jakie były procedury i jak to wyglądało. Także proszę odsłuchać sesję. Mówiłem o tym, mówiłem na poprzednich sesjach dwukrotnie, dokładnie o tym samym. Dziękuję bardzo. Zgłasza się radny Dariusz Rowiński. Proszę bardzo. Pozwolicie państwo, że najpierw troszeczkę ogólnie. To jest po prostu farsa. Farsą jest to, co mówi pan radny Pietkiewicz. Państwo występujecie w imieniu Rady Miasta, tak naprawdę chyba nie znając od początku do końca całego tematu. Ja generalnie czuję się obrażony tym, co państwo tutaj mówicie i jak to opisujecie. Brałem udział w posiedzeniach wszystkich zespołów komisji skarg, wniosków i petycji. Wysłuchałem wszystkich stron, łącznie z panem dyrektorem i osobą oskarżącą. I jeżeli państwo nie wierzycie tym osobom, które zasiadają w komisji, nie znając tematu, pozwalacie sobie na to, żeby dezawazuować naszą pracę i stworzyć dokument, który będzie spełniał oczekiwania, tutaj chyba pan radny, grupy radnych. I tak się nigdy nie da zrobić, bo musicie coś oszukać i coś przekłamać. Ja państwu powiem tak, to jest druga taka sytuacja, w której biorę udział i myślę, że to jest takie działanie jakieś specjalne i kombinowane. Jedną ze skarg była skarga na TV Malbork, która jakbyśmy przeanalizowali, to czuła się dokładnie tak samo. Najpierw wszyscy się zgadzamy z tym, że skarga jest zasadna, później odbywa się jakiś taki chocholi taniec, że każdy z kimś tam rozmawia i nagle się okazuje, że coś, co było zasadne, staje się bezzasadne. I w wypadku skargi na dyrektora jest podobnie. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że mówiąc o winie dyrektora, mówimy o winie jego pracowników mu podległych, którzy czegoś nie dopatrzyli, coś źle zrobili. Tak się po prostu dzieje w życiu. Tak się po prostu dzieje. Jak coś się robi, to często wychodzi na to, że ktoś czegoś nie dopełni albo coś przeoczy i z tego tytułu robi się problem. Państwo dzisiaj stworzyliście dokument, gdzie brakuje mi tylko jednego zdania, sobie pozwoliłem, że jako radni jesteśmy oburzeni, że beneficjenci programu byli tak niewdzięczni i ośmielili się napisać skargę na działalność dyrektora MOPS-u. Tylko takiego zdania brakuje. Tą skargę nie napisałem ja, nie napisał nikt z radnych, nie napisała żadna grupa radnych. Napisał mieszkaniec miasta Malborka.
i napisał ją nie dlatego, że nie lubi pana dyrektora, a że otrzymał decyzję administracyjną i teraz miałbym prośbę, żebyście państwo sobie kliknęli w komputer i napisali w googlarce decyzja administracyjna i przeczytali jej definicję. Co to jest ten dokument? Ten dokument to jest coś, że ktoś komuś coś obiecał i ma to spełnić. I żeby to się odwróciło, czyli nagle coś się wydarza, co w ogóle nie interesuje beneficjentów. Ta cała opowieść odnośnie tego, że pan dyrektor wysłał, dostał, nie dostał 75%, nie interesuje beneficjenta. On się tym w ogóle nie zajmuje. On napisał wniosek i na ten wniosek otrzymał odpowiedź w formie decyzji administracyjnej. I to mu się teraz należy. Jak państwo przeczytacie te wszystkie opinie, to się okaże, że można to zmienić, ale tylko i wyłącznie za zgodą beneficjenta, wyraźną i czytelną. Czyli on musi zapisać, że rezygnuje z tego i tego i tego i pan dyrektor wtedy ma prawo wydać drugą decyzję administracyjną, która będzie zmniejszała, zmieniała. To się po prostu nie odbyło, a jeżeli się odbyło, to post factum. Czy skarga jest zasadna? Oczywiście, że jest zasadna. Gdyby pan radny Pietkiewicz pokusił się i przeczytał odpowiedź pana dyrektora na to, na tą skargę, to by wiedział, że datą, w której się pan dyrektor dowiedział o tym, że środki na ten program będą mniejsze, jest 4 marca, a miał zmienić zapotrzebowanie do 8 marca. Dalej, to by pan wiedział, że decyzje wydawane wcześniej były 24 lutego. Natomiast Rada Miasta, my wszyscy zdecydowaliśmy się o przystąpieniu do programu, powiem państwu, 24 marca, my podnieśliśmy ręce, żeby przystąpić do tego programu 25 lutego, czyli dzień po tym, jak pan dyrektor wydawał decyzję. I tych dat i takich niuansów po prostu jest mnóstwo. I państwo teraz jak gdyby próbujecie stworzyć dokument i uzasadnić coś, co jest nie do uzasadnienia. Tego się po prostu nie da zrobić. A jeżeli będziecie próbowali, to będą właśnie wychodziły takie jakieś dziwne rzeczy, że nagle radny Pietkiewicz dowiaduje się, że decyzja, która była załącznikiem do skargi beneficjenta, jest 28 kwietnia. I tam jest wpisane w tej decyzji nie 30 godzin, o którym państwo mówicie, że tam została zmniejszona. Tam dalej jest wpisane 60 godzin. Więc ja mam do państwa gorącą prośbę. Jak już próbujecie coś zrobić, i chcecie, to to wszystko sprawdźcie. Te dokumenty są. Ja mam u siebie w komputerze każdy dokument zeskanowany, na czerwono wszystko pozaznaczane i jeżeli poprosicie mnie, bo pewnie na tych komisjach państwo nie byliście i pewnie ich nie słuchaliście i pewnie do końca nie wiecie, o co chodzi, to ja państwu te wszystkie dokumenty udostępnię. A to jest tak, że jest grupa osób, która pracuje w tej komisji. Na pierwszym, drugim, trzecim posiedzeniu wszyscy się zgadzamy, co do tego, co się wydarzyło i czy składający skargę mają rację. Następnie odbywa się to, co państwu powiedziałem, chocholi taniec, że wszyscy się spotykają, ze wszystkimi rozmawiają na ten temat i zmieniamy zdanie. Ja nie pozbawiam pana dyrektora dobrych intencji. I to, o czym mówimy, te dobre intencje, to jest ten element, który przychodzi na stronę burmistrza. Czyli skarga jest zasadna, ale pan burmistrz widzi w tym dobre intencje pana dyrektora, nie wyciąga wobec niego żadnych konsekwencji. Tak jak pan dyrektor widzi dobre intencje swoich pracowników i nie wyciąga wobec nich konsekwencji. I to jest taki naturalny system działania każdego urzędu. Ale dla nas intencje pana dyrektora nie mogą być czymś, z czym my stwierdzimy, że skarga jest zasadna czy niezasadna. My mówimy tylko o tym, czy to, co zostało zapisane w piśmie, jest przez tą panią przedstawione prawdziwie. I powiem państwu, wszystkie elementy, o których ci państwo napisali do nas w swojej skardze, zgadzają się. Więc nie rozumiem, po co my to przerabiamy na kolejnych, jak tam od września, tak? Od września przerabiamy temat, który naprawdę jest prostym tematem, bo na pierwszej komisji wszystkie osoby, które brały w niej udział, mówię o państwu radnych, byliśmy zgodni ze wszystkim. Wystąpiliśmy o opinię doradcy prawnego, który potwierdził to, co my tam czuliśmy. I dzisiaj, jak gdyby nawet te powoływanie się przez państwa na rzecznika dyscypliny finansów publicznych, proszę mi pokazać jedno zdanie w tym całym odpowiedzi rzecznika, że nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ja to też mam w komputerze i powiem państwu, siedzę, czytam
i nie potrafiłem tego wyczytać. Ale być może to chodzi o to, że słucham i słyszę to, co chcę usłyszeć, albo czytam i czytam to, co chcę przeczytać. Dziękuję bardzo. Na ten moment. Szanowni radni, trwa to długo, ta dyskusja trwa długo, więc proszę, aby zabierać głos w ograniczonym czasie. Ja wiem, że jest trudno, bo ten wniosek jest długi, ale prośba jest taka z szacunku do nas i do wszystkich, abyśmy skracali swoje wypowiedzi. Radna Bożena Piątkowska, chyba że chciałby się odnieść ad vocem radny Kazimierz Pietkiewicz. No tak, króciutko. Proszę bardzo. Tylko, jeśli mogę. No, tutaj spadło sformułowanie, że po co my tym się dalej zajmujemy? No odpowiedź jest prosta. Przez kolejne miesiące Rada nie zdecydowała o tym, że skarga była zasadna. Dlatego się tym zajmujemy. Gdyby były te wszystkie argumenty, o których dzisiaj mówione, przedstawione są nowe, dlatego nie wiadomo, jaka byłoby stanowisko. Dzisiaj, gdyby nie praca tych kilku osób, jak niektórzy uważają, że kuriozalna całkiem, to byśmy ponownie stanęli z uchwałą, jaką jest w programie i znowu byłoby 5 osób za, 10 wstrzymujących i 6 osób przeciw. I dalej temat byłby nierozwiązany. Dlatego stąd te działania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czeka na głos radna Bożena Piątkowska. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. To, co powiedział pan radny Jacek Markowski, pan radny Dariusz, Boże, Rowiński. Dobrze, Rowiński. W pełni się zgadzam i popieram, bo to są rzetelne i merytoryczne odpowiedzi. Jestem zachwycona, że poziom radnych no, jest bardzo zróżnicowany, a te osoby mówią merytorycznie na temat. Ale żeby skracać, bo pan przewodniczący mówi, żeby skracać. Czasami jest tak, że trzeba dłużej porozmawiać, żeby tę sprawę wyjaśnić. I proszę nie mówić, że prosi pan o skrócenie wypowiedzi. Ja mam takie argumenty. Zaraz powiem. Pierwsze, w tej skardze pana, w uzasadnieniu pana Pietkiewicza jest napisane niedopatrzenie. Ja się nie zgadzam z tym słowem. Niedopatrzenie. To jest jednorazowe niedopatrzenie. Jeżeli ma się 18 rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, bardzo ciężkich stanach. Rodzice nie mają łatwo, a to też są mieszkańcy naszego miasta. Dlaczego jest problem z dokumentami? Pamiętam, jak ostatnio mówiłam, że zapraszamy wszystkich radnych do udziału, do współpracy na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tylko jeden, pan Jacek Markowski, przyszedł na komisję, zapoznał się z dokumentami i bardzo jestem wdzięczna, że był. A gdzie byli pozostali radni? Dlaczego nie przyszli, nie wysłuchali szczegółów? I dalej, pan Pietkiewicz mówi, że nie ma wiedzy w jakichś konkretnych tematach. Dlaczego pan nie był na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Przepraszam bardzo, ma pan takie prawo i tam były wszystkie dokumenty. My je posiadamy. Jeszcze tylko krótko, żeby skończyć to, co już moi przedmówcy mówili. Pan dyrektor ma obowiązek zabiegać o to, żeby w dalszym ciągu starać się o te dofinansowania. Tutaj chwała. Jestem za. Natomiast nam nie chodzi o to, żeby pan Wojtuszkiewicz jako dyrektor
który za swoją pracę ma wynagrodzenie, nie miał się ubiegać o środki zewnętrzne. Dlatego uważam, że nie ma argumentu, że zrobimy krzywdę, bo pan dyrektor nie będzie już występował, bo będzie się bał. Złamana jest procedura. Decyzji administracyjnej to wszystko. Cała procedura została złamana u pana dyrektora w zakładzie, w MOPS-ie. I teraz dalej. Dobrze, jeszcze dodam jedno zdanie. Może ktoś uzna, że jestem złośliwa. Jeżeli pan dyrektor Wojtuszkiewicz biega po urzędzie, namawia burmistrzów i radnych, tak, bo tak było, to ja odpowiem krótko. Ma pan dyrektor prawo z każdym się kontaktować, ale nie lobbować w swojej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę ad vocem do pani Bożenki? Proszę bardzo. No niestety, ja z panem Wojtuszkiewiczem w ogóle nawet się nie widziałam i nie, nawet nie znam ani telefonu, ani czego. Niech pani Bożenka no nie mówi, że pan Wojtuszkiewicz na nas jakiś miał wpływ i naciski. Bardzo mi przykro. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze ad vocem tylko do pana Pietkiewicza, jeśli pan przewodniczący pozwoli. Panie Kaziku, proszę nie mówić nieprawdy na sesji, mówiąc o tym, że są nowe okoliczności. O tych okolicznościach wspominałem wcześniej na dwóch poprzednich sesjach. Proszę to sobie sprawdzić. Mówiłem o tym i te informacje były ogólnie dostępne dla wszystkich radnych. Także proszę nie używać, że są nowe okoliczności. Ja chciałbym, żeby pan się odniósł do swojego wniosku, czy po tym, co teraz pan się dowiedział, tak, albo przyjął pan do wiadomości, czy dalej pan podtrzymuje ten wniosek? Dziękuję. Dziękuję. Zostałem wywołany, mogę? Tak, proszę bardzo. No, chcę powiedzieć w tym momencie, że opieramy się znowu na słowie. Trzeba byłoby na tym etapie, na jakim miałem wgląd do dokumentów i do rozmów z dyrektorem, podtrzymuję. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, przepraszam, ale to znów są no, nierzetelne informacje, że to są tylko i wyłącznie słowa. Tak, rozumiem, że państwo za wszelką cenę chcecie przegłosować, to może nie ciągnijmy dalej dyskusji. Jeśli pan Pietkiewicz oczekuje ode mnie informacji konkretnych, to ja mogę je odczytać, jeśli pan chce. Chyba, że panu nie zależy na tym, bo ja mówię o konkretach i to jest dostępne. Jeśli pan nie miał możliwości się zapoznać, to ja mogę panu za chwileczkę to przesłać, tak? Żeby pan miał pełną wiedzę. Niestety nie mogę, bo coś ma ktoś mikrofon włączony. Jeśli pan Pietkiewicz jest zainteresowany, bo może pan Wojtuszkiewicz powie też, może będzie bardziej wiarygodny niż ja, bo rozumiem, że moje słowa i skarga, która wpłynęła i dokumenty, które mam przed sobą, są mało wiarygodne, no to może pan dyrektor się do tego ustosunkuje. Jeśli pan Pietkiewiczowi to wystarczy. Dziękuję. Dziękuję. Ja poproszę pana radnego Króla, aby wyłączył mikrofon, jeśli nas słyszy. Radny Król, proszę o wyłączenie mikrofonu. Ja tu jeszcze dobrze wskazowego, bo to jest dla mnie proste. No córka daruje ojcu. Ojciec się zastanawia, radny się powie i mówi, a nie potrzebny są to pieniądze. A daruje je mojej siostrze. I dajemy siostrze. Siostra się drapie po głowie, też nie potrzebuje. Szanowny radny Król, proszę o wyłączenie mikrofonu. Tak jest. Może trzeba zrobić przerwę, panie przewodniczący. W tej panie sytuacji. Przewodniczący, właśnie to chciałem zaproponować, to co Jacek. To zaproponować. Proszę, 5 minut przerwę. Dyskusja idzie w złym kierunku. Powinniśmy wysłuchać jeszcze dyrektora, bo ma takie prawo ustosunkować się do wszystkich tutaj wątpliwości radnych. I bardzo bym prosił o zamknięcie po prostu dyskusji
i ewentualnie przejście do głosowania, do procedury głosowania. Ale inni też mają prawo zabrać głos. Szanowni Państwo, ja widzę, że padł wniosek formalny, ale oczywiście zanim poddam go pod głosowanie, to tym osobom, które zgłosiły swój akces i chciałyby zabrać głos, oczywiście udzielę głosu. No, dobrze. Ale pamiętam, że padł wniosek formalny. Dobrze. No to ja muszę powiedzieć. Szanowni radni. Na jakiej zasadzie padł wniosek formalny? Przecież pan radny Mroczkowski nie był zgłoszony do zabrania głosu i zabrał go poza kolejnością, więc ja nie bardzo rozumiem. Teraz jak też pan takim... zabiera głos poza kolejnością. No i właśnie dlatego mówię, że jak w takim wypadku można zgłaszać wnioski formalne. Dobrze, spokojnie. Na początku poproszę pana króla, żeby wyłączył mikrofon, ponieważ zakłóca nam sesję i słyszymy to, co dzieje się pana w mieszkaniu. Ja przepraszam bardzo, ale ja zostałem wyłączony z tego. Zostałem wyłączony z internetu i dlatego jeszcze raz musiałem się zalogować. Nie zauważyłem, że jestem a miałem ważny telefon. Przepraszam bardzo. Tak, rozumiem. Proszę o wyłączenie mikrofonu. Rozumiemy, więc nie ogłaszam, szanowni radni, przerwy. Nie ma przerwy. Oddaję głos radnemu Jackowi Wojtuszkiewiczowi, nie radnemu, a dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Panie dyrektorze, proszę bardzo, czeka pan na głos. Proszę bardzo, następnie Adam Ilasz i później Adam Choderny. Panie przewodniczący, szanowna rado, tak przysłuchuję się tej dyskusji. Jest mi przykro jakby z jednego powodu, że jakby moja sprawa wywołuje tyle emocji i prowadzi przede wszystkim do tego, że radni ścierają się między sobą. Tak naprawdę sprawa dotyczy mnie i ja cierpliwie czekam na jej werdykt. Sprawa, do której się przyznałem i nie budzi żadnych wątpliwości, a także panu radnemu Kazimierzowi Pietkiewiczowi były podawane rzetelne informacje, dotyczy tego, że niewłaściwie zostały wydane decyzje administracyjne. Przyjmuję to na siebie, wiem, że tak zostało to zrobione. Ja się pod tym podpisuję, nie będę się odnosił do tego, że któryś z pracowników to robił, przygotowywał i tak dalej. Ten pracownik, który przygotowywał te decyzje, mogę tylko powiedzieć jedno, jest to dobry człowiek, rzetelny pracownik, ale po prostu doszło tutaj do pomyłki. Ja się pod tym podpisałem. Ja też nie jestem w stanie sprawdzać tysięcy decyzji, które podpisuję. Ja to biorę na przysłowiową klatę. Natomiast mam bardzo dużo emocji w sobie w tej chwili i muszę to powiedzieć, że stwierdzenie pana radnego Jacka Markowskiego i pani radnej Bożeny Piątkowskiej w stosunku do mnie, do mojej osoby, do działalności MOPS-u są po prostu ohydne. Nie boję się użyć tego sformułowania. Odniosę się jakby najpierw do słów pana Jacka Markowskiego, radnego miasta. Mówienie, że nie interesował mnie los ludzi niepełnosprawnych, nie mieści się jakby w ramach, nie wiem, mojego postępowania, mojego charakteru. Tym bardziej zwracaliśmy uwagę na to, żeby ci ludzie przede wszystkim, nawet w pierwszej kolejności, aniżeli wydanie decyzji administracyjnych, żeby mieli zapewnioną tą usługę. Cokolwiek bym nie zrobił w sprawie tych nieszczęsnych decyzji administracyjnych, nie zmienia to faktu, że pieniędzy nie dostalibyśmy więcej. A rozmawiając z osobą skarżącą, już później po przeczytaniu skargi, usłyszałem takie słowa, że już nawet nie chodzi o tą decyzję. Tak naprawdę chodziło o to, że nie dostali ci ludzie tyle godzin, ile chcieli. Ale nie wynikało to z mojej winy, tylko wynikało to z ilości środków, które otrzymaliśmy. Nie była to sprawa przeszacowana, dlatego że w zeszłym roku mieliśmy podobną liczbę osób i mogliśmy zdecydować o tym, że do kolejnej edycji programu będzie zakwalifikowana większa ilość osób. Zresztą też to pokazuje rok 2022, gdzie znowu wnioskowaliśmy o większą liczbę osób chętnych do programu. Ktoś by mógł powiedzieć, ale dlaczego chcemy 25, a nie 18, skoro wtedy przeszacowaliśmy, a w tej chwili 25, no to jesteśmy szaleńcami w takim razie. Natomiast okazało się, że otrzymaliśmy pełną kwotę dofinansowania, czyli 650 tysięcy, z czego się bardzo cieszę. I jakby ten błąd, który został popełniony w drugiej edycji, bo w pierwszej nie było czegoś takiego, jakby nie zniechęca mnie do tego, żebym dalej występował o te środki, bo leży mi na sercu los osób niepełnosprawnych. Ja się codziennie biję z własnym sumieniem, że nie byłem w stanie
zareagować tak szybko, jak to się powinno wydarzyć. Gdybym posiadał wiedzę na ten temat, na pewno by do tego nie doszło. Natomiast w związku z tym, że ta omyłka nastąpiła, ja tego nie cofnę, ja się do tego przyznaję. Natomiast los osób niepełnosprawnych bardzo mi zależy, leży na sercu i niejednokrotnie mówiłem, co tutaj też padło takie stwierdzenie z ust pana Jacka Markowskiego, że nie padło słowo przepraszam. Ja nie wiem, ile ja razy tego słowa użyłem. Nie jestem w stanie zliczyć ani zapisać tego. Tyle razy przepraszałem tych ludzi za to, że nie otrzymali tylu godzin, ilu chcieli. Odnosząc się do słów pani radnej Bożeny Piątkowskiej, mówienie o lobbowaniu, no ścięło mnie z nóg. Jeżeli taka sprawa się pojawia, ja się trzymam od niej jak najdalej, w sensie takim, że nawet nie chcę, żeby ktoś do mnie wydzwaniał, pisał, rozmawiał ze mną na ten temat. Jeżeli państwo radni uznacie, że jestem winny, to proszę tą sprawę załatwić w głosowaniu. Ja jestem po prostu zmęczony jakby tym działaniem, że to jest po raz kolejny moje nazwisko pojawia się na sesji Rady Miasta. Wiecie państwo, ja nawet wyobrażam sobie taką sytuację, że skarga zostaje uznana za zasadną i jestem winny i ja się z tym godzę, ale bardzo bym chciał, żeby ta sprawa już się po prostu zakończyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Adwocem, no bo niestety zostałem wywołany. Ja pana dyrektora proszę, żeby słuchał ze zrozumieniem. Nie powiedziałem, że pan dyrektor nie przeprosił, tylko powiedziałem, że ci ludzie oczekują tak naprawdę załatwienia sprawy i przeprosił. A nie powiedziałem od kogo. Po pierwsze, również nie użyłem sformułowania takiego, że pan dyrektor nie interesuje się tymi osobami. Także proszę, panie dyrektorze, słuchać ze zrozumieniem. Ja odniosłem się do tego, co jest w uzasadnieniu. I tego się trzymałem, po prostu, bo tego dotyczyła skarga. Także proszę nie wkładać w moje usta czegoś, czego nie mówiłem. Także za chwilę to ja będę prosił o przeprosiny, jeśli pan może odsłucha z uwagą tego, o czym ja mówiłem. Ja rozumiem, że pan jest zdenerwowany na moją wypowiedź, bo to nie jest dobre. Natomiast ja cały czas powiedziałem, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Dobre chęci i administracyjne. Użyłem również sformułowania takiego, że to dotyczy też miasta tylko. Który pan reprezentuje, jeśli chodzi o MOPS, to nie dotyczy tylko i wyłącznie pana osoby. I tak używałem i szedłem w tym kierunku. Także proszę jeszcze raz, żeby z uwagą śledzić to, co mówię. Jeśli coś jest niejasne, to może zapytać, może się źle wysłowiłem, ale na pewno nie użyłem tego typu słów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Adam Ilasz, proszę bardzo. Przede mną zgłaszał się jeszcze radny Adam Chodeny, więc ja tutaj zgodnie z kolejnością mogę zaczekać wypowiedzi. Ja widzę jako pierwszą pana dłoń podniesioną, ale oczywiście, jeżeli Adam Choderny zgłosił się jako pierwszy, proszę bardzo. Ja krótko tylko tak powiem, że błąd dyrektora MOPS-u wynika też z winy urzędu, który zapewnił go, że dostanie te środki, a niestety nie dostał. Popełnił ten błąd, bo ktoś wyżej postawiony wprowadził go powiem krótko, w maliny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Kazimierz Pietkiewicz ad vocem, rozumiem, chciałby zabrać głos, tak? Tak. Panie przewodniczący, to stajemy wobec tego dylematu. Jest jedna grupa, wiemy wyraźnie, która badała dokładnie w ramach komisji. Jest druga grupa, która podpisała wniosek. Stąd, no, składam najdalej idący pierw wniosek. Rozmawiałem, żeby nie było, z kolegą Jackiem Markowskim. Wnioskuję o, no niestety, zdjęcie tej uchwały, bo przypuszczam, że dzisiejsze głosowanie znowu niczego nie rozwiąże, a więc głosuję o zdjęcie i tak jak mówię, spotkajmy się tutaj jeszcze raz wspólnie, ta grupa, która uważa inaczej, grupa Komisji Skarg, wspólnie spójrzmy na dokumenty wszystkie i wtedy już na przyszłą sesję wspólne jedno stanowisko. Ponieważ pada moje nazwisko, że
nierzetelnie, że niedokładnie, dlatego prosiłbym wtedy o przegłosowanie, o zdjęcie tej uchwały dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Padł wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 5M. Jest to faktycznie wniosek najbardziej, najdalej idący, ale zanim poddam go pod głosowanie, poproszę jeszcze pana radnego Ilarza o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Czy mnie słychać? Ja mam tu wszystko włączone. Słychać. Dobrze słychać. Dobrze, więc ja tak postaram się tutaj odnieść do tego wniosku, który został złożony. I tak, na samym początku uzasadnienia czytamy, że Rada Miasta po zapoznaniu się, no to tym się zajęła. Akurat tymi dokumentami, które są tutaj wszystkie wymienione, to się zajmowała komisja. I ja mam wątpliwość, czy to powinna być wpisana Rada Miasta, a nie komisja. I moją tą wątpliwość już ktoś z radnych wcześniej podzielił, bo widziałem, że słyszałem, że ten punkt został podniesiony. I teraz tak, proszę Państwa. Bo ja mam sesję online. Muszę wszystko się tam włącza. W uzasadnieniu czytamy w punkcie 5. Odpowiedzi na skierowane zapytanie przez Komisję Skarg. Proszę Państwa, no powinniście wpisać pełną nazwę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Ja bym chciał zapytać, 5 radnych podpisało się pod tym wnioskiem i pod projektem i uzasadnieniem i nikt z tych 5 radnych nie wiedział, jak się ta komisja nazywa. No ja mogę przypuszczać, że radni, którzy nie są w tej komisji, to mogli zapomnieć na chwilę oczywiście o nazwie tej komisji, ale tu ja widzę podpisy dwóch osób, dwóch pań, które są członkami tej komisji. I te panie nie wiedzą, jak się nazywa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. No istnieje w tym momencie przypuszczenie, że osoby, które podpisywały ten wniosek, w ogóle się ani z projektem uchwały ani z uzasadnieniem nie zapoznały, jeżeli mamy tutaj takie rzeczy. Dalej, proszę Państwa, czytamy przez Komisję Skarg, no i tu nie ma, do Rzecznika Finansów Publicznych. Proszę Państwa, nie wiem, o czym tu jest w ogóle mowa, bo komisja nasza wysyłała, ale nie do Rzecznika Finansów Publicznych, tylko do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Więc jak Państwo te dokumenty analizowali, jeżeli Państwo wpisują błędną nazwę urzędu? Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych powinien być, a nie Rzecznik Finansów Publicznych. I chciałbym zwrócić uwagę, że ten błąd pojawia się jeszcze później w tekście. Dalej, proszę Państwa, jak Państwo te dokumenty analizowali, bo tutaj jest odpowiedzi na skierowane zapytanie, no to komisja nie skierowała żadnego zapytania do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, tylko skierowała zawiadomienie. Ja przypuszczam, że osoby, te, które tam się podpisały, niestety, ale nierzetelnie się z dokumentami zapoznały, w związku z czym no, muszę tutaj pewne rzeczy wytknąć, bo będą, to wszystko są błędy. To wszystko są błędy. Jeżeli taki projekt uchwały z takim uzasadnieniem by przeszedł, to on przechodzi z błędami. Takich błędów nie powinno tu być. Dalej, proszę Państwa, w tekście czytamy, że nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, że rzecznik nie potwierdził takiego naruszenia. Proszę Państwa, rzecznik ani nie potwierdził, że doszło, ani nie potwierdził, że nie doszło. Rzecznik merytorycznie się tym nie zajął. Jeżeli by Państwo mieli odpowiedź rzecznika i Państwo by się z nią zapoznali, to tam nie ma o tym, czy doszło, czy nie doszło. Tylko jest zwrócenie ze względów na błędy formalne. Dlatego też tam nie można napisać czegoś takiego, że nie doszło. Proszę Państwa, ja tutaj widzę, że podważa się w całym uzasadnieniu opinię prawną radcy pewnego urzędu miasta, gdzie radca wyraźnie przecież wyraził swoją opinię, a tutaj nie dość, że nie jest ta opinia za bardzo wzięta pod uwagę, co wręcz odmienne wnioski od tej opinii zostają przedstawione. Dalej, proszę Państwa, tutaj usłyszeliśmy, że
od radnego Pietkowicza, że uchwała ma odpowiadać grupie radnych. Moim zdaniem powinna odpowiadać prawdzie. I chyba o to powinno chodzić. Ale to chyba było pewnego rodzaju przejęzyczenie. Chociaż, jeżeli porównamy to z uchwałą dotyczącą skargi na TV Malbork, to faktycznie tam o prawdę żadną nie chodzi. Tam nawet jeżeli urzędnik Urzędu Miasta oraz radca prawny przyznają, że nie był realizowany obowiązek, który wynikał z ustawy, to i tak państwo przegłosowaliście jako skargę całkowicie bezzasadną. Pomimo tego, że było na piśmie u radcy prawnego i pomimo tego, że urzędnik przedstawił na sesji Rady Miasta i było to potwierdzone. A i tak państwo uznaliście skargę za całkowicie bezzasadną, więc chyba faktycznie nie chodzi tutaj jakiejś grupie radnych o to, żeby przedstawiona była prawda. Proszę państwa, kończąc, pan dyrektor MOPS-u sam przyznał się do popełnienia niektórych błędów, a państwo przedstawiacie uchwałę, która mówi, że żadnych błędów nie było. To jest moim zdaniem sprzeczne z tym, co sam pan dyrektor mówi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję radnemu Adamowi Ilarzowi. Widzę dłonie w górze dwóch radnych, Adama Chodernego i Kazimierza Pietkiewicza. Czy chcieliby zabrać jeszcze głos? Widzę radny Kazimierz Pietkiewicz. Przepraszam, ja pomyłkowo nie zdjąłem. Dobrze, rozumiem. Szanowni radni, nie widzę zatem głosów państwa uniesionych dłoni w celu zabrania głosu. Zatem przypominam, że padł wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 5M. Ja tylko wyrażę też swoje zdanie a propos tego wniosku. Uważam, że myślę, że jest to dobra decyzja, chociaż wiadomo, gonią nas terminy, ale wszystko wskazywałoby na to, że tej uchwały dzisiaj byśmy nie podjęli. Widać wyraźne odmienne zdania jednej i drugiej strony, tak bym to nazwał. Faktycznie ja też sam zastanawiałbym się, jaką decyzję podjąć z uwagi na to, że ta sprawa ma dwa wątki. Jedna wydawanie tych decyzji administracyjnych, a druga to jest, no myślę, że dobra wola dyrektora Wojtuszkiewicza, że chciał, aby jak największa liczba osób była ujęta w tym programie. Więc ja liczę na to, że te osoby, które się spotkają, miejmy nadzieję, że Rada Miasta podejmie słuszną decyzję za chwileczkę i spotkają się osoby, które są zaangażowane w ten temat i podejmą taką decyzję, wypracują taki projekt uchwały, który będzie do zaakceptowania przez większość radnych. To tylko tyle chciałem dodać. Jeżeli szanowni radni oczywiście chcieliby jeszcze zabrać głos w woli wniosku radnego Pietkiewicza, to jest na to... Panie przewodniczący, czy mogę zabrać głos? Proszę bardzo, panie Arkadiuszu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no ja z żenowaniem w ogóle wysłuchałem tutaj takiej dyskusji. Nie wiem, skąd się bierze tyle hejtu i nienawiści ze względu do pana dyrektora, którego ja bardzo szanuję i rozumiem te decyzje i też mam wątpliwości. I dzisiaj też się zastanawiałem, w jaki sposób mam zagłosować, ale nie mogę przejść nad tym do porządku dziennego, ponieważ pan dyrektor jest dyrektorem i szefem dwóch instytucji miejskich, bardzo ważnych, gdzie niepełnosprawność po prostu tutaj z niepełnosprawnością ma na co dzień do czynienia w ośrodku, który no niestety nie ma decyzji w sprawie dyrektorki tego ośrodka i tam również spędza i poświęca swój wielki czas, oddając swoją wiedzę i po prostu właśnie czuje, co niepełnosprawni przeżywają w tym ośrodku, nie mając po prostu pani dyrektor. Szanowni Państwo, ja po prostu uważam, że ta propozycja pana Pietkiewicza jest najlepsza, jaką moglibyśmy podjąć.
I nie chciałbym nigdy już słuchać takiej wypowiedzi po prostu na sesji Rady Miasta. No, ja jestem niesmaczony. W mojej wieloletniej karierze samorządowca takich dyskusji, no niestety, nie było. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za po prostu danie mi głosu. Ja będę popierał decyzję, znaczy wniosek pana przewodniczącego, pana Pietkiewicza i zgadzam się całkowicie z panem przewodniczącym, że powinniśmy się spotkać i podjąć decyzję po prostu ostateczną, żeby zakończyć tą sprawę, żenującą sprawę. Dziękuję. Jeszcze tylko na chwileczkę bym mogła. Tak, oczywiście, proszę bardzo. No ja uważam, że moglibyśmy się w szerszym gronie spotkać i tą sytuację no, jakoś między sobą przedstawić, bo rzeczywiście ja przecież te dokumenty wszystkie analizuję i tak dalej. No i tego. I też wydaje mi się, że w tym momencie moglibyśmy naprawdę wszyscy jakoś tam to stanowisko zająć, no takie pozytywne, żebyśmy już przy tym nie siedzieli, a do pana Jacka no powiedziałam, że rok, no bo to w lutym się zaczęło, także dlatego mówiłam o roku, a nie, że no była wtedy skarga no we wrześniu, także tutaj była tylko taka moja sugestia. No i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzę jeszcze w tej sprawie, chciała zabrać głos radna Bożena Piątkowska. Proszę. Ja przepraszam bardzo, ale moja łapka ciągle jest wyłączana. To ja włączę łapkę, to jest wyłączone. Ja włączę wyłączone. Ja chciałem też coś powiedzieć. To nie mam pojęcia, kto ją wyłącza, szanowny radny. No, ja jej nie widzę, przyznam się, że nie wiem, dlaczego ona znika. To ja jeszcze raz jej włączę łapkę. Nie tą łapkę włączasz. Nie tą łapkę? Nie. A taka może być? O, to jest nie ta łapka, tak. To nie ta łapka. To mu do dołu włączaj. Ale jak najbardziej rozumiem, dlatego ona może znika, bo jest to akceptacja do słów, nie zgłoszenie swojej, to jest reakcja, a nie zgłoszenie chęci zabrania głosu. Przepraszam bardzo. Tam w tej tabelce, na samym dole, ta łapka w tej tabelce. Ale ja już sobie dałem radę. Dobrze, okej. Szanowni radni, myślę, że Robert Król, jestem przekonany, jest dżentelmenem i pozwoli panią najpierw zabrać głos, a później oddam głos radnemu Robertowi Królowi, więc pani Bożena Piątkowska. Panie przewodniczący, ja tylko przepraszam. Był wniosek formalny i osoby, które przed głosowaniem z wnioskiem zabrały głos. Dalej ciągniemy temat, gdzie się osoby ponownie zgłaszają. No tu bym prosił o konsekwencje. Panie radny, byłbym konsekwentny, gdyby miał pan rację, ale jednak padł wniosek formalny inny i mamy prawo nad nim dyskutować. Ja też bym chciał, żeby już ten temat został zakończony, dyskusja była jak najkrótsza. Już o to prosiłem wcześniej radnych, ale padł wniosek pana kolejny o zdjęcie z porządku obrad dalej idący i otwieram dyskusję na temat pana wniosku. Więc radni mają prawo zabrać głos, chyba że padnie wniosek o zamknięcie dyskusji. Pani Bożena Piątkowska, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panowie Burmistrzowie, ja uważam jedną rzecz, która jest bardzo istotna, a mianowicie bijemy pianę w tej chwili, ośmieszamy się jako cała Rada Miasta. Po co kolejne spotkania? Czy w końcu ta Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest niewiarygodna, czy my źle pracujemy, bo ja już mam wątpliwości, to może niech wszyscy się zapiszą do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I wtedy dopiero można dyskutować. My jesteśmy po szkoleniu. Prosiłam osobiście, aby nas przygotować do pracy w tej komisji. Dlatego uważam, że w dalszym ciągu bijemy pianę. Po raz kolejny jest ta sama sytuacja, bo tak będzie, przewiduję. Po prostu to już jest dla mnie kabaret. Dlatego proszę pana przewodniczącego, bo pan, a odnośnie radnego Pietkiewicza, to powiem jedno. Pan radny Pietkiewicz co chwila się zgłasza. A zwraca uwagę innym radnym, żeby nie zabierali głosu w dyskusji. Panie radny Pietkiewicz, pan jest też tyle lat radnym, ale pan tego nie wie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Oddaję głos radnej Joannie Iglińskiej. Serdecznie dziękuję panie przewodniczący, że w końcu doczekałam się prawa głosu. Składam wniosek formalny o zakończenie dyskusji, bo ona jest naprawdę na bardzo nieprzyjemnym poziomie. Nie powinniśmy w ten sposób publicznie rozmawiać. Panowie, proszę państwa, szanujmy się, bądźmy pokorni jeden wobec drugiego, bo naprawdę żyjemy w bardzo trudnych czasach i pamiętajmy o tym, że każdy jest tylko człowiekiem i bądźmy dla siebie dobrzy. Ponawiam swój wniosek formalny, panie przewodniczący, o zamknięcie dyskusji i poddanie pod głosowanie wniosku pana radnego Kazimierza Pietkiewicza. Dziękuję. Brawo, koleżanko. Dobrze, dziękuję za ten głos. Oczywiście zanim poddam pod głosowanie, zgłaszał się radny Robert Król i po jego wypowiedzi, jeśli nie będzie głosów, to nie będzie potrzeby zamykania dyskusji. Wtedy przejdziemy już do procedury głosowania nad samym wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad tego punktu. Ale proszę bardzo, Robert Król. Dziękuję bardzo za głos. Chciałbym powiedzieć, że zgadzam się ze wszystkimi tutaj wypowiedziami, i tymi pozytywnymi, i tymi negatywnymi. Zamknijmy dyskusję. Chciałem tylko publicznie powiedzieć, że podpisałem się pod tym nowym wnioskiem, który złożył pan Pietkiewicz, ale po dzisiejszej dyskusji i po kolejnym wysłuchaniu pana Rowińskiego zaczynam mieć odmienne zdanie i dlatego jestem za tym, żeby się spotkać, jeszcze raz przeanalizować to i wspólnie, no, żeby skończyć tą sprawę. Także ja dziękuję panu Rowińskiemu za merytoryczną wypowiedź, bo to jest bardzo ważne dla mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, przypominam, pan wniosek formalny. Nie widzę, aby ktoś z panów i pań radnych się zgłaszał, więc myślę, że pani Joanna Jaglińska nie będzie miała nic przeciwko. Jak po prostu nie poddam pod głosowanie tego wniosku, on staje się w tej chwili bezzasadny. Dlatego przechodzimy do procedury głosowania nad wnioskiem Kazimierza Pietuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora MOPS w Malborku. To jest... Ja przepraszam, bo ja trochę się zgubiłem, bo najpierw jest wniosek o zmianę treści uchwały i uzasadnienia, a później jest wniosek o zdjęcie tego idący, tak. To nad czym my teraz będziemy głosować? Już wyjaśniam, najdalej idącym wnioskiem, czyli nad zdjęciem z porządku obrad punktu 5M. Przed chwileczką to powiedziałem, szanowny radny. Czyli padł wniosek najdalej idący radnego Kazimierza Pietkiewicza o zdjęcie z porządku obrad. Dla formalności poproszę jeszcze pana Kazimierza o wycofanie wniosku o zmianę treści uchwały. Panie przewodniczący, dalej idącym jest wniosek o zdjęcie. Bo ale na formalności. Nie będzie, jeśli nie będzie zdjęty, to dalej no idziemy. Dobrze, tym tokiem. Rozumiem, dobrze. Dobrze, jak najbardziej rozumiem. Tak jak pan Ram, mam nadzieję, że zostały wyjaśnione wątpliwości pana radnego Adama Ilarza i możemy przejść do procedury głosowania nad wnioskiem najdalej idącym pana Kazimierza Pietkiewicza w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 5M. To jest projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora MOPS w Malborku. Czy pan radny Adam Ilarz już wie, nad czym będziemy głosować? Tak, już wiem, wszystko jest dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, zatem przejdźmy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem Kazimierza Pietkiewicza o zdjęciu z porządku dzisiejszych obrad punktu 5M, to jest projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora MOPS z Malborku? Przypominam tylko, że jest to głosowanie, które wymaga bezwzględnej większości głosów. Cymański Maciej? Przeciwko. Nie słyszałem, przepraszam. Przeciwko. Przeciw. Dziwosz Paweł, jestem za. Dziwosz Wiesław? Jestem za. Choderny Adam? Jestem za. Iglińska Joanna? Głosuję za. Adam Ilarz? Przeciwko. Krzeńska Krystyna? Za. Klepacka Wioleta? Jestem za. Klonowski Tomasz? Jestem za. Kowalczyk Dariusz? Wstrzymuję się. Kowalski Zbigniew? Jestem przeciw. Król Robert? Jestem za. Leszczyńska Jolanta? Markowski Jacek? Dla dobra sytuacji jestem za. Mroczkowski Arkadiusz? Jestem za. Orzęcki Edward? Za. Ostrowska Halina? Jestem za. Piątkowska Bożena? Jestem przeciw.
Kietkiewicz Kazimierz. Głosuję za. Rowiński Dariusz. Jestem przeciw. Dziękuję. Woźny Tadeusz. Woźny Tadeusz. Nie słyszę. Jeszcze raz zapytam Jolanta Leszczyńska, bo nie słyszałem. Przepraszam, jestem przeciw. Dobrze. Jeszcze pan Woźny nie głosował. Nie słyszeliśmy pana Woźnego, wyczytywałem dwa razy. Szanowni radni, informuję, iż wniosek o zmianę porządku obrad, czyli zdjęcie z dzisiejszych obrad punktu 5M został przyjęty. Zostało to spełniony wymóg bezwzględnej większości głosów, połowy ustawowego składu rady, to jest 11 radnych przynajmniej głosowało za. Dokładnie 13 za radnych było za zdjęciem z porządku obrad. Zatem, szanowni radni, punkt 5M został zdjęty z porządku obrad, zatem możemy przejść do punktu 6. To jest odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych. Myślę, że jak to jest w zwyczaju, burmistrz odpowie na interpelacje na piśmie w ciągu 14 dni. Może jednak radni mają jakieś inne zdanie lub burmistrz, to proszę bardzo. Panie Przewodniczący, hejnał miasta Malborka dla mnie jest bardzo ważny. To jest moje miasto, tu się urodziłam. Ja bym chciała usłyszeć w tej chwili chociaż w skrócie, bo tak to oczekuję dłuższego wystąpienia. Ale chciałabym wiedzieć, wiem, że jest awaria, że ona jest kosztowna, ale co władze miasta... Myślę, że procedura jest pani radnej znana, odpowiedź na interpelację zgodnie ze statutem nastąpi w odpowiednim terminie. I takie odpowiedzi na piśmie wszyscy radni otrzymali. Dobrze, panie burmistrzu, tylko proszę o wyczerpującą odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, otrzymają interpelację na piśmie w ciągu 14 dni. Szanowni radni, punkt 7, o którym wspominała również radna Bożena Piątkowska, to jest sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Miasta i Rady Miasta Malborka za rok 2021. Szanowni radni, oczywiście mówimy tutaj o Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Finansów i Rozwoju Miasta, Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Spraw Społecznych i sprawozdanie z pracy Rady Miasta Malborka. Ja chciałbym serdecznie podziękować wszystkim przewodniczącym za przygotowanie dokumentów, oczywiście wszystkim radnym, którzy byli zaangażowani w ten proces. Otwieram dyskusję w punkcie 7. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Widzę, zgłosił się radny Robert Król. Czy nie odhaczył dłoni? To poproszę w takim razie panią Bożenę Piątkowską. Dziękuję pani. Pani Bożeno, nie słyszymy pani. Proszę o włączenie mikrofonu. Teraz przepraszam. Jest w porządku. Słychać? Halo? Tak, jest w porządku, może pani zabrać głos. Dobrze, panie przewodniczący. Ja tutaj żadną taką wersją mściwości czy czegokolwiek, ale przeczytałam sprawozdanie. Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta. I tam na drugiej stronie takie wytłuszczone drukiem są pewne rzeczy i na samym dole uwzględnienie we wszystkich jednostkach miasta i urzędzie środków na waloryzację wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z uwzględnieniem galopującej inflacji. To ja teraz proszę mi wyjaśnić, dlaczego pani przewodnicząca, pisząc sprawozdanie, używa terminu galopująca inflacja. Bo ja powiem, że galopująca inflacja według definicji jest wówczas,
jeżeli stopa procentowa inflacji jest dwu- lub trzycyfrowa. Obecnie wskaźnik stopy procentowej nie przekracza 10%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mogę, tak, odnieść tak, się? Tak, oczywiście, proszę bardzo. No, drodzy Państwo, pewnie bym nie chciała, żeby ta galopująca inflacja rzeczywiście galopowała coraz dalej, ale byliśmy przekonani, pisząc ten wniosek, że rzeczywiście oprócz podwyżek dotyczących panów burmistrzów, sekretarza czy też skarbnika miasta, warto pomyśleć o wszystkich ludziach pracujących w jednostkach i też w urzędzie miasta. No i byliśmy przekonani, że no to nie jest inflacja, która stanęła, a ona jednak jest ciągle rosnąca. No nie wiem, jak mam odnieść się do uwagi pani radnej, aczkolwiek sygnalizując ważność tego wydarzenia, inaczej tego problemu, no użyliśmy słowa, które wydawało nam się na owe czasy, czy też czasy dzisiejsze właściwe. Nie sądzę, żeby inflacja malała, a wręcz ciągle zwiększa się. Jeżeli chodzi, no nie chciałabym dyskutować nad wyrażeniem, bo każdy może tutaj mieć swoje zdanie. Nie widzę, że jest to coś, co jest rażące w przygotowanym sprawozdaniu. Dziękuję. Mocno dziękuję, pani przewodnicząca. Czy szanowni radni w tym punkcie chcieli zabrać by jeszcze głos? Radna Bożena Piątkowska, proszę bardzo. Pani radna Jolu Leszczyńska, ja nie robię tego celowo, tylko znam definicję galopująca inflacja. I tutaj to słowo jest niestosowne, rosnącej inflacji, tak? Byłoby rozsądniej, bo galopująca to nie w tych słowach, ale przepraszam, jeżeli pani uraziłam, tylko jestem starałam się być bardzo konkretna w tym, co czytam, tak? Także ja nie widzę problemu, tylko... Nie, pani Bożeno, ja nie czuję się obrażona, aczkolwiek nie widzę jakby dużego sensu kontynuacji tej rozmowy. Ja się zgadzam zupełnie, ale chciałam to powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, czy ktoś by chciał zabrać jeszcze głos? Nie widzę. W związku z tym możemy przejść do punktu 8, to jest komunikaty i wolne wnioski. Szanowni radni, otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych, czy może burmistrz miasta Malborka chciałby zabrać głos? Widzę, zgłosił się radny Dariusz Rowiński i Edward Orzęcki. Proszę bardzo, Dariusz Rowiński. Tak, chciałbym tylko potwierdzić, że na 2 lutego najbliższa środa planuje posiedzenie komisji rewizyjnej. Tak, godzina jak gdyby konkretna zostanie państwu wysłana razem z zawiadomieniem na maila. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Radny Edward Orzęcki. Kiedy, Darek? To będzie? Środa, 2 lutego. Dziękuję. Ja tylko chciałbym zaapelować do radnych i przy okazji do mieszkańców, że niedługo mamy wielkie święto w naszym kraju, to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. No i do wszystkich taki daję takie propozycje, żebyśmy wzięli jakiś taki udział genialny, żeby jakoś wspomóc to dzieło, które zapoczątkowaliśmy 30 lat temu. Muszę się przyznać zresztą, że w tym dziele w Malborku to między innymi radna Leszczyńska i między innymi ja, to żeśmy to zaczynali, jeszcze tam 2 osoby, ale każdym to nie o to chodzi. W każdym razie chodzi o to, żebyśmy się wszyscy pamiętali o tym, tam ci, co mają możliwość, to niech wyjdą, a ci, co nie mają, to w jakiś inny sposób jest możliwość dania tych paru groszy na wspomożenie Wielkiej Orkiestry Świętej Pamięci. No to siema. Tak, to oczywiście dołączamy się, słuszny wniosek. Do radnego Edzia Orzęckiego, mojego ulubionego radnego, który mówi po prostu to, co myśli. Ja się zgadzam zupełnie z tym, że trzeba się włączyć do tej akcji, ale bardzo mnie cieszy to, że również mam swój udział w tym. Tylko jeszcze muszę z panem Edkiem poza sesją
uzgodnić szczegóły. Także pozdrawiam pana Edwarda Orzyńskiego i my mamy, wiemy, o co chodzi. Chodzi o nasze pieniążki na orkiestrę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to jak się wszyscy chwalą, to ja też. Ja się udzielam. Szanowni radni, prośba jest taka, żeby jednak zgłaszać się do głosu, a nie zabierać głos tak bez... bo zrobimy. O, tylko raz. Szanowni radni, dołączam się również do prośby Edwarda Orzęckiego. Myślę, że wszyscy, a przynajmniej większość z nas wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Szanowni radni, czy są jeszcze jakieś pytania i wnioski? Widzę, zgłosił się burmistrz miasta Malborka. Panie Marku, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Jak już zawsze, myślę, że radni się przyzwyczajają do tego, że przeprowadzam tutaj informację dotyczącą środków, które przekazałem na cele społeczne, tak jak zgodnie z tym, co obiecałem, że będę taką informację co sesję przedstawiał, ale wiem, że ona niektórych radnych denerwuje, więc ustaliłem sobie tak, że będę to robił raz na kwartał, więc następne przedstawienie będzie w marcu. Dzisiaj tylko przedstawię to, co wydałem w styczniu i na jakie cele. Mam nadzieję, że również zachęcę wszystkich tych, którzy chcą pomagać, żeby też zaczęli to robić, więc tak jak radni mówili, nie będę bił piany, a będę starał się pokazać, żebyśmy byli dobrzy dla siebie. Z tych kwestii, które w tym miesiącu udało mi się ze środków, które zostały mi przyznane przez Radę Miasta w ramach podwyżki sfinansować. Pierwsze to jest ponownie Stowarzyszenie REX. Stowarzyszenie REX, które od 14 lat pomaga zwierzętom i właścicielom w mieście Malborku. Tym podstawowym problemem, który zawsze ma, jest kwestia karmy dla zwierząt, więc w tym miesiącu również 800 zł zostało z moich pieniędzy przekazane na zaspokojenie tych potrzeb, więc też zachęcam mieszkańców, tych, którzy chcą, radnych, wszystkich innych, żeby wspomagać to stowarzyszenie. Tutaj była mowa o Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Również staramy się w ramach mediów społecznościowych promować te wydarzenia związane z Wielką Orkiestrą Świąteczną Pomocy, ale również z akcją bardzo ważną w tym trudnym okresie, czyli z akcją szczepień. Też 22 stycznia taką akcję mieliśmy, też wymagała promocji, żeby jak najwięcej mieszkańców się na tą akcję zgłosiło i 276 osób zaszczepiło się w ciągu tej akcji, więc bardzo się cieszę, że mogliśmy to nagłośnić, więc zachęcam do kolejnych szczepień, zachęcam do udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Te akcje promocyjne kosztowały 430 zł i zostały na mediach społecznościowych sfinansowane. Kolejna ważna pomoc to dla mieszkańca Malborka, 17-latka, który urodził się jako wcześniak, Adam Biernat. Adam potrzebuje zabiegu fibrotomii, która ułatwi mu życie, ułatwi mu działanie w rzeczywistości, ponieważ jest to związane z potrzebami i zabiegu, ale również rehabilitacji dla Adama, dlatego na ten cel jest ogłoszona zbiórka na siepomaga.pl. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w tej zbiórce. Ja z tych środków, które w ramach podwyżki do mnie trafiły, przekazałem 1000 zł dla Adama, aby ten zabieg, na który się wkrótce wybiera, mógł być zrealizowany. I ostatnia rzecz to pomoc dla Polskiego Związku Niewidomych. Pomoc polegająca na tym, aby ułatwić codzienne życie tych osób, które niestety są niewidome i wiele tych działań, które podejmują w ramach codziennego życia, no są trudne, ponieważ nie mogą ich realizować tak jak my wszyscy, którzy doskonale widzimy.
Więc w ramach tej pomocy dokonano zakupu zegarków mówiących na rękę, dokonano zakupu mówiących ciśniomierzy, mówiących glukometrów, czujników pomiaru cieczy, mówiących termometrów i innych przedmiotów, które wspomagają te osoby w codziennym życiu. Na to z tych pieniędzy z podwyżki przekazałem 1470 zł. Więc podsumowując ten ostatni okres od poprzedniej sesji, razem te wydatki wyniosły 3700 zł, a reasumując poprzednimi, to jest to kwota 9183 zł i 15 groszy, która została przekazana z podwyżki pensji burmistrza. Tak jak powiedziałem, zachęcam do pomocy, zachęcam do tego, aby pomagać tym wszystkim, którzy tej pomocy w naszym mieście potrzebują i żeby nie denerwować za bardzo niektórych radnych, to te swoje sprawozdania będę przeprowadzał raz na kwartał, więc następne będzie na zakończenie sesji marcowej. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panie burmistrzu za te informacje. Czy szanowni radni mają jeszcze jakieś wnioski, wolne komunikaty, chcieli zabrać by głos w punkcie 8? Nie widzę. Zatem szanowni państwo, punkt 9. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 41. sesję Rady Miasta Malborka. Dziękuję państwu za udział, dziękuję za aktywne głosy, tak, za aktywne uczestnictwo i oczywiście życzę państwu zdrowia, bo teraz to jest najważniejsze. I tak jak wspomniała radna Joanna Iglińska,